Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że tu na czacie już jest dyskusja. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Ja nazywam się Małgorzata Stodulna. Jestem szefową działu Szkoła dla Innowatora i jestem też członkinią zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Witam Was wszystkich w imieniu swoim, całego zespołu i całego zespołu Centrum Edukacji na webinarze Jak chcą się uczyć młodzi ludzie. Jest to webinar, który podsumowuje i zamyka taki cykl szkoleń online dla naszych nauczycieli ze Szkoły dla Innowatora, w trakcie której rozmawialiśmy o tym, jakie nowe metody nauczania już przetestowane zaczną wdrażać u siebie ze swoimi uczniami. I też chcieliśmy tym webinarem wrócić niejako do korzeni, czyli porozmawiać o tym, co najważniejsze w szkole, czyli o uczniach. Chcieliśmy pomówić o uczeniu się uczniów. I w pierwszej części webinarium oddamy głos właśnie im, czyli uczniom i uczennicom z klas siódmych, ze szkół, które biorą udział w projekcie Szkoła dla Innowatora. Więc jest to dla nas szczególnie ważne wydarzenie. W drugiej części będzie wykład pana profesora Delaka również na ten temat, również o uczeniu się uczniów. Więc serdecznie zapraszam. Witam zarówno osoby, które dołączają do nas na Facebooku, witam wszystkie te osoby, które są z nami na platformie Zoom. Zachęcam do zadawania pytań na czacie, też pisania, skąd jesteście, z jakich miejscowości i z jakich szkół. Na początek chciałam powiedzieć kilka słów o samym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy największą organizacją pozarządową, która działa w sektorze edukacji. Działamy już ponad ćwierć wieku, ponad 25 lat i stale współpracujemy z około 20 tysiącami nauczycielek i nauczycieli i kilku tysiącami szkół w całej Polsce. To są oczywiście liczby dotyczące uczestników naszych projektów, ale z uwagi na to, że od początku edukacji zdalnej bardzo intensywnie też staramy się wszystkim nauczycielom i nauczycielkom dostarczać informacji także poprzez webinary i inne formy online, więc ten nasz zasięg jest w tej chwili znacząco większy. Jeżeli chodzi o działania, które realizujemy, to podzieliliśmy je na 6 obszarów tematycznych. Ci z Was, którzy będą zainteresowani metodami aktywizującymi, ocenianiem kształtującym, tym jak rozwijać współpracę nauczycieli, zachęcamy do zainteresowania się obszarem Pomagaj się uczyć. To właśnie w ramach tego obszaru jest program Szkoła dla Innowatora, a także program Szkoła ucząca się. Także w tych, którzy chcą uczyć się i wspierać budowanie dobrych relacji w klasie, opartych na szacunku dla różnorodności, zapraszamy do skorzystania z programów w ramach Ucz Otwartości. Z kolei w obszarze Angażuj Obywatelsko można znaleźć programy, które zachęcają uczniów i uczennice do podejmowania działań z zakresu wolontariatu, samorządności uczniowskiej i przedsiębiorczości w szkole i w środowisku lokalnym. Obszar Odpowiadaj na globalne wyzwania uczy edukacji globalnej i ekologicznej, a też tłumaczy, jak działa współczesny świat. I ostatnie dwa obszary to Otwieraj na kulturę, w których znajdują się programy edukacji kulturalnej i medialnej, rozwijającej krytyczne myślenie. I w obszarze Wyjaśnij politykę oferujemy programy wyjaśniające świat polityki i także zachęcające do angażowania się w życie publiczne. Bardzo zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej co.org.pl, a także do naszego bloga edukacyjnego blog.co.org.pl. Na blogu znajdziecie mnóstwo artykułów eksperckich i takich poradnikowych, dużo podcastów, linków do webinariów, które organizowaliśmy. Jest tam cała zakładka poświęcona edukacji zdalnej, bardzo praktycznym poradom, które Wam pomogą realizować dobrze edukację zdalną od mniej więcej roku, czyli właśnie kiedy szkoły przeszły w ten system edukacji zdalnej. W ramach takiego programu Odporna Szkoła oferujemy bardzo dużo praktycznych porad i materiałów, z których możecie skorzystać przy planowaniu swoich zajęć.
Nieodmiennie polecamy też oczywiście nasz kanał na Facebooku, w którym codziennie znajdziecie nowe informacje, nową porcję artykułów, linków do ciekawych materiałów i zaproszeń na wydarzenia. Także bardzo serdecznie zapraszam do korzystania. Przy okazji chciałam polecić webinar, który odbędzie się właśnie w ramach cyklu Odporna Szkoła, jak pracować z błędem w edukacji zdalnej. Ten webinar będzie już pojutrze, w środę, o godzinie 18. Link do tego webinaru i do rejestracji znajdziecie na czacie, zarówno na czacie facebookowym, jak i na czacie zoomowym. Serdecznie zapraszam, bo praca z błędem jest czymś, wydaje się, oczywistym i wszyscy mówimy, że chcemy pracować z błędem i że jest to ważne. Pytanie tylko, jak to zrobić, jak do tego realnie podejść w sytuacji edukacji zdalnej i pracy zdalnej z uczniami. Więc bardzo zapraszam, będzie duża garść informacji. Webinar będzie prowadzony przez Magdalenę Bogusławską, która jest główną ekspertką merytoryczną w programie Szkoła dla Innowatora. Wspierać ją będzie m.in. Agnieszka Wędek, która jest też trenerką, doradczynią w projekcie Szkoła dla Innowatora. Więc serdecznie polecam i zachęcam do zapisania się. Może teraz powiem kilka też słów o samym projekcie Szkoła dla Innowatora, bo jest z nami na pewno bardzo wiele osób, które z projektem są związane, są z uczestnikami szkół, są też ze szkół uczestniczących w projekcie, są też nauczycielami bądź uczniami czy rodzicami z tych szkół, ale są z nami też osoby, które o tym projekcie mogły nie słyszeć. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest to projekt pilotażowy, testujący i laboratoryjny. W ramach tego projektu z około 400 szkół, które zgłosiły się w ogóle do udziału, wybraliśmy 20 z całej Polski. W ramach każdej z tych szkół jest wybrana jedna siódma klasa, w której intensywnie pracujemy z nauczycielami, nauczycielkami oraz dyrekcjami tych szkół. A celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie narzędzi i metod, które sprzyjają prowadzeniu systematycznego rozwijania kompetencji proinnowacyjnych w szkole, a także wypracowanie takich mechanizmów, które da radę później w przyszłości zastosować również w innych szkołach. Więc jest to projekt bardzo wymagający zarówno dla nas, realizatorów, jak i uczestników, czyli naszych nauczycieli, nauczycielek i dyrektorów. Jest za nimi na pewno bardzo ciężki rok ciężkiej pracy do tego w połączeniu z edukacją zdalną. Projekt jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Wolne Inicjatywy Społeczne z Radowa Małego i Szkołą Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Wspierają nas nasi partnerzy nieformalni, czyli Deloitte i Fundacja Zwolnieni z Teorii. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie. Dzisiaj mamy dosyć napięty harmonogram, ale też mam nadzieję, uda się na kilka pytań pod koniec webinaru odpowiedzieć. Teraz informacja na temat zaświadczeń, bo to też z reguły jest pytanie, które zawsze pada. Zasady pobierania zaświadczeń troszkę się zmieniły. Już to nie jest wejście po prostu na platformę, ale należy skorzystać, wejść przez link, który będzie udostępniany na czacie w drugiej części webinaru. On będzie czynny będzie przez jakiś czas po zakończeniu spotkania, ale tak jak mówię, należy na czacie wejść na link, który będzie umieszczony w drugiej części naszego spotkania i w ten sposób będzie można pobrać odpowiednie zaświadczenie. Króciutko o planie na dzisiejsze spotkanie. O tym już mówiłam też na początku, że pierwszy element to będzie panel z udziałem uczennic i uczniów z klas siódmych, ze szkół biorących udział w programie Szkoła dla Innowatora, więc bardzo się cieszymy na tą rozmowę. Chcemy porozmawiać o tym, jak wygląda z ich strony, z ich perspektywy uczniowskiej sytuacja, w której inni nauczyciele biorą udział w takim projekcie, gdzie testują nowe metody i zmieniają swój warsztat pracy. Myślę, że będzie bardzo ciekawa rozmowa. A w drugiej części poprosimy pana profesora Stanisława Delaka o opowiedzenie nam o uczeniu się, czyli pogłębianiu swoich kompetencji, o zrobieniu takiego krótkiego, przedstawieniu takiego krótkiego wykładu i możliwe również, że udamy radę odpowiedzieć na kilka pytań z państwa strony.
Kogo dzisiaj gościmy? No, gościmy właśnie przede wszystkim uczennice i uczniów z klas siódmych. Jest to Emilia Bielawska i Julia Sienkowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy, Adam Warciński ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie, Magdalena Kloc i Zuzanna Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 62 w Łodzi, Jaśmina Podsiadło ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie i Piotr Burchardt ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie. Całość rozmowy będzie prowadziła i moderowała Agnieszka Karlak, która jest polonistką i z Centrum Edukacji Obywatelskiej pracuje już wiele lat. Jest też trenerką i doradczynią i mentorką właśnie w projekcie Szkoła dla Innowatora. Współpracuje także ściśle z projektem Szkoła Ucząca Się. No i będzie również w drugiej części pan profesor Stanisław Dyla, który prosił, żeby mu nie żadnej tutaj laurki nie wystawiać, tylko przedstawiać go króciutko i konkretnie, więc tak zrobię. Pan profesor zajmuje się pracą nauczycieli, interesuje się ich warsztatem pracy, także zajmuje się tematem łączenia edukacji z cyfryzacją. To tyle z mojej strony. W tej chwili zapraszam serdecznie na panel z udziałem uczniów i uczennic. Przestanę szerować prezentację, a proszę Was, uczennice i uczniów, i Ciebie Agnieszko również, o włączenie kamerek i o włączenie mikrofonów. Witam już serdecznie Agnieszkę. Pojawiają się też nasi uczniowie. Witam serdecznie. Czekamy jeszcze na Emilię. Próbuje się z nami połączyć. Jakieś problemy mogą być z internetem. To jest nasza codzienność w tej chwili. A ja wreszcie widzę czat i widzę tutaj aktywność dużą ze strony uczestników. No cóż, Agnieszko, to oddaję Ci głos. Mam nadzieję, że Emilii uda się połączyć z nami. Próbujemy cały czas. A co, ja Was zostawiam, życzę udanej, tak, tu na czacie są pozdrowienia dla Was wszystkich, dla naszych młodych prelegentów, więc niniejszym przekazuję, trzymam kciuki i mam nadzieję na ciekawą dyskusję. Dziękujemy bardzo, Małgosiu. Proszę Państwa, witamy serdecznie, witam z moją cudowną ekipą młodzieżową. Już się zżyliśmy, więc myślę, że tak właśnie mogę ich przedstawić. Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że powiem, jak to się stało, że właśnie ci, a nie inni młodzi ludzie są dzisiaj z nami, ponieważ to był pewien proces. To był proces wyłonienia tych osób, które dzisiaj zechciały podzielić się dzisiaj z nami swoimi refleksjami, swoimi doświadczeniami. Jak to się stało? Po otrzymaniu propozycji wzięcia udziału w webinarium, klasy siódme z wybranych szkół zadecydowały, kto będzie reprezentował je na takim spotkaniu, gdzie widzieliśmy się w znacznie większym gronie, ponieważ byli reprezentanci z Ostródy, Łodzi, Mińska Mazowieckiego, Szprotawy, Kamienicy, Lublina i Rogolina. Zatem, jeżeli możemy mówić o kompetencjach proinnowacyjnych, to właśnie już pierwsza została tutaj rozwinięta, ujawniona, gdyż klasy wspólnie podeszły do rozwiązywania problemu. Tym problemem było właśnie, czy tą kwestią, tym zadaniem było wyłonienie swoich reprezentantów. Ci reprezentanci, moi drodzy Państwo, spotkali się na Zoomie, spotkaliśmy się 10 dni temu i po raz pierwszy zobaczyliśmy się w nieco większej właśnie grupie. Korzystając z samodzielności myślenia, nasi uczestnicy przedstawili się w niebanalny sposób, prezentując swoje zainteresowania, prezentując swoje mocne strony. Później przeszliśmy do współpracy, ponieważ połączyliśmy się w pokoje zoomowe, gdzie łączyliśmy się i prezentowaliśmy swoje refleksje związane właśnie z udziałem w projekcie Szkoła dla Innowatora. Zatem kolejny element, kolejna kompetencja. Potem wszyscy bardzo świadomie określili swoje ulubione role. Czy wolą być sprawozdawcą grupy, czy wolą być osobą, która przekaże refleksję i przekaże swój głos komuś, kto będzie właśnie dzisiaj z nami. Zatem zarządzanie sobą. No i proszę Państwa, piąta wiązka kompetencji, czyli liderstwo.
Zatem mamy przed nami naszych młodych liderów, którym za momencik oddam głos, a będą oni prezentowali refleksje własne, refleksje swoich klas i refleksje grup, z którymi pracowali podczas spotkania na Zoomie. Zatem, moi drodzy, gotowi? Uśmiechy proszę i wracamy do momentu, kiedy dowiedzieliście się, moi drodzy, o tym, że wasza klasa, wasza szkoła została wybrana do projektu Szkoła dla Innowatora. Kilka pytań, które prosiłabym, stały się właśnie taką inspiracją do waszych wypowiedzi. Czyli jak przyjęliście informacje o projekcie? Jak się poczuliście jako wybrana klasa? Przed chwilą pani Małgorzata powiedziała, że tylko 20 szkół z całej Polski. Czyli co to były za emocje? Oraz co być może budziło wasze obawy? Będziemy wypowiadać się w kolejności. Jeżeli ta kolejność gdzieś tam zostanie zachwiana, proszę się tym absolutnie nie przejmować. Ja tutaj nad wszystkim będę czuwała. Zatem proszę o odpowiedź. Jaśminę z Ostródy. Pamiętaj o włączeniu mikrofonu. O, no fenomenalnie. Proszę, Jaśminka. Jako klasa byliśmy bardzo zdziwieni, ale jednocześnie się cieszyliśmy, że jesteśmy w tak wielkim projekcie. Było to też duże szczęście i wyróżnienie, że to my z niewielkiej liczby klas w Polsce zostaliśmy wybrani do tego projektu. Obawa była przed dodatkowym materiałem, który nie będzie łatwy, lecz okazało się, że było sporo ciekawych lekcji z innym materiałem wychodzącym poza książkową wiedzę i nie było się czego obawiać. Dziękuję bardzo. Adasiu, a jak było u was i w grupie, z którą współpracowałeś? Informacje o projekcie dostaliśmy od naszej wychowawczyni w klasie. Byliśmy tą decyzją bardzo podekscytowani, że właśnie nas wybrali. Mieliśmy poczucie, że bierzemy udział w czymś ważnym. Od kolegi z innej szkoły dowiedziałem się, że jego klasa przyjęła wiadomość o projekcie, gdy jechali na wycieczkę. Ich wychowawczyni z wrażenia wypuściła telefon. Dostała informację. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mam nadzieję, że telefon przeżył ten upadek. Dziękuję bardzo i poproszę Emilkę oraz Julkę. Kiedy dowiedzieliśmy się, że dostaliśmy się do projektu Szkoła dla Innowatora, bardzo się z tego ucieszyliśmy. Byliśmy zdziwieni oraz zaskoczeni tym faktem, ponieważ to dużo szkół w Polsce starało się, żeby dostać się do tego projektu, a nam się udało. A przecież jesteśmy uczniami małej szkoły w Kamienicy. Czuliśmy się bardzo wyróżnieni i cieszyliśmy się z tego. Trochę obawialiśmy się, że nie poradzimy sobie z tym projektem i że będzie dużo nauki. Po rozmowach z innymi uczniami z Polski, biorącymi udział w projekcie, dowiedzieliśmy się, że zareagowali podobnie do nas, byli bardzo zaskoczeni, poczuli się wyróżnieni, ale też obawiali się tego, że ten projekt ich przerośnie, będzie za dużo pracy i że zajmie im to bardzo dużo czasu. Dziękuję bardzo. A jak Łódź i współpracująca z wami grupa? Bardzo dobrze to przyjęliśmy. Byliśmy bardzo ciekawi, a także podekscytowani. Czuliśmy się bardzo wyróżnieni, a taką jedną z obaw były dodatkowe lekcje. Baliśmy się, że będzie ich po prostu więcej. Byliśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, ale czuliśmy też delikatny strach. Każdy miał jakieś obawy. Ale jedną z tych obaw było to, że niektórzy się bali pracy w grupie, bo są nieśmiali i boją się pracować z innymi osobami. Dziękuję bardzo. Myślę, że do tych metod jeszcze wrócimy. Dziękuję bardzo. A jak było, Piotrze, w twojej grupie, w twojej klasie, w twojej szkole? Ja, kiedy dowiedziałem się z moją klasą o projekcie, byłem bardzo zaskoczony, a także poczułem się wyjątkowo, ponieważ jesteśmy jedną z 20 szkół w Polsce wybraną do niego, a z obaw nie było za dużo, ponieważ myśleliśmy, że będzie za dużo materiału do zrealizowania, ale wszystko zostało dobrze zrobione i pasuje nam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z waszych wypowiedzi wywnioskowałam, że były to dwie główne emocje. Ciekawość i obawa, co to będzie. Czyli to spojrzenie w przeszłość łączy właśnie takie dwie emocje. Jesteśmy już po kilku miesiącach realizacji, stąd będzie moja kolejna prośba, żebyście spróbowali zdefiniować, co w tym momencie oznacza dla was, dla waszych kolegów, szkoła dla innowatora. Z czym się wam kojarzy?
jakie to są już teraz fakty, a nie tylko myślenie o tym, prawda? Bo już mamy za sobą jakieś tam doświadczenie, jakiś czas. I może zaczniemy teraz od Adama. Oznacza dla nas przygodę i chęć odkrywania nowych sposobów nauki. To szkoła, która rozwija zdolności kreatywnego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji oraz umiejętności mądrego współdziałania w grupie. Dziękuję bardzo. Czy u Emilii i Julii jest podobnie, czy może nieco inaczej? Dla nas szkoła dla innowatora oznacza przygodę, szansę na nasz rozwój, rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych, poznanie takich metod pracy, które pomogą nauczyć się lepiej. Dla naszych kolegów i koleżanek biorących udział w projekcie oznacza to szkołę nowoczesną, szkołę z łatwiejszymi metodami nauczania, szkołę z rozwijaniem swoich pasji i przygodą. Dziękuję bardzo. Czyli przygoda, przygoda. A jak dla Zuzi i Madzi? My się zgadzamy z naszymi poprzednikami, ale właśnie dla nas to jest doświadczenie i poznawanie nowych metod nauki. Jest to także lepszy oraz nowoczesny sposób nauczania, a także ogromna przygoda. Dziękuję bardzo. Piotrze, u Ciebie? Dla mnie i moich przyjaciół z klasy szkoła dla innowatora oznacza szkołę wyzwań oraz szkołę kreatywności, która na nas czeka, także teraz już się zaczęła. Tak, zaczęła się i trwa. Jaśminko, a jak u Was? Dla nas jako klasy szkoła dla innowatora oznaczało przygodę, coś nowego oraz szansę na lepszą i ciekawszą naukę. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, powtarza się tutaj określenie przygoda. Przygoda, coś nowego, szansa. To wspaniale, że w ten sposób podchodzicie do nowości. To też daje nam, trochę starszemu pokoleniu, nadzieję na to, że zmiana będzie czymś dobrym. No i właśnie, skoro zmiany, to tych zmian z pewnością zauważacie sporo wokół siebie. I teraz chciałabym, żebyśmy po tej próbie zdefiniowania, po tym spojrzeniu w przeszłość, zatrzymali się na tu i teraz. Czyli jak sobie przypomnicie ten moment, gdy jeszcze byliśmy wszyscy w szkole stacjonarnie, to z pewnością w waszych szkołach wiele się zmieniło. Wiele się zmieniło wizualnie. Wiele wnętrz zostało przearanżowanych. O to chciałam was teraz zapytać i tego jesteśmy bardzo ciekawi. Bardzo was proszę, kochani, tutaj, żebyście podali nam jak najwięcej szczegółów, żebyśmy się dowiedzieli, jak to jest w waszych szkołach, jak to jest w waszych klasach, o czym rozmawiali z wami koledzy podczas naszego pierwszego spotkania na Zoomie. Ja wiem, że my mamy takie przeświadczenie, że tylko 40 minut i musimy się bardzo spieszyć z tymi wypowiedziami. Bardzo was doceniam za to, że tak skrótowo staracie się tutaj nam powiedzieć pewne rzeczy, ale teraz ten środek naszej wypowiedzi to jest czas, kiedy możemy rozwinąć skrzydła i opowiedzieć w najmniejszych szczegółach, co się zmienia. I właśnie pytanie dotyczy zmian w szkole. Które zmiany w szkole najbardziej was cieszą? Ze szkoły przechodzimy za drzwi klasy. Co się zmieniło w waszych klasach? Co się zmieniło na lekcjach? Jakie metody? Tutaj dziewczyny już zaczęły mówić o tym, że zmienił się sposób pracy. Być może wcześniej były obawy, jak jest teraz. I co waszym zdaniem warto kontynuować? Co, jakie metody, jakie działania, jakie zmiany okazały się na ten moment takimi, które chcielibyście, by pozostały z wami na dłużej. I poproszę, żeby rozpoczęła Emilia i Julia, żeby rozpoczęły dziewczyny z kamienicy. Bardzo proszę. Najbardziej cieszy nas zmiana wygody naszych klas i korytarzy szkolnych. Mamy piękne kolorowe kanapy ustawione w taki sposób, żebyśmy mogli razem swobodnie rozmawiać. Mamy piękną przestrzeń z hamakami, gdzie możemy się wyciszyć i wspólnie przebywać. Nasze klasy są tak zorganizowane, żebyśmy mogli razem pracować w grupach. Widzimy bardzo duże zmiany w naszych lekcjach, ponieważ często pracujemy w grupach. Uważam, że nadal można kłaść nacisk na pracę w grupach, ponieważ bardzo się nam to podoba. Nasi koledzy i koleżanki ze Szkoły dla Innowatora powiedzieli nam, że najbardziej podoba im się rearanżacja szkoły,
Bardzo podoba im się też praca w grupach na lekcji i nie chcieliby z tego zrezygnować, ponieważ praca w grupach jest dla nich bardzo ważna i przynosi bardzo fajne efekty. Dziękuję bardzo, dziękuję. A co zmieniło się u Madzi i Zuzi w szkole, w klasie, a co u waszych przyjaciół, z którymi rozmawiałyście na poprzednim spotkaniu? Na lekcjach bardzo dużo się zmieniło. Jest więcej projektów oraz także wychodzimy poza podręcznik, co daje nam większą wiedzę. Razem z klasą doszliśmy do wniosku, że powinno być właśnie więcej prac w grupach. W naszej szkole zmieniło się to, że mamy więcej pracy w grupach i mamy lepsze wyposażenie sali i więcej pomocy naukowych. I dzięki temu lekcje są ciekawsze. Doszliśmy do wniosku, że właśnie powinno rozwijać się praca w grupach i też wychodzenie właśnie poza podręcznik, dzięki czemu uzyskujemy więcej informacji. Dziękuję bardzo. A co doceniłby Piotr i jego grupa? U mnie w szkole bardzo dużo się zmieniło, a jedną z tych rzeczy są na przykład korytarze, które zostały przemalowane na takie dające poczucie humoru lepsze, poprawiające poczucie humoru, a także zmieniono nam ławki na takie trójkątne, które pomogą nam w pracy w grupach. Na lekcjach też się dużo zmieniło. Nauczyciele na przykład dają nam kryteria sukcesów do sprawdzianu, które naprawdę nam pomagają się uczyć, a także mamy bardzo dużo pracy w grupach. I moim zdaniem powinniśmy kłaść na to nacisk. Dziękuję bardzo. A jakie jest zdanie Jaśminy? W szkole powstały różne zmiany pod względem wyglądu od środka, takie jak kino czy strefa odpoczynku, plus do tego zmiana miejsca biblioteki oraz jej nowy i ciekawszy wygląd. Na lekcjach nauczyciele zaczęli bardziej zwracać uwagę na nasze samopoczucie i zaczęli tworzyć nowsze i ciekawsze pomysły na lekcje. Bardzo nam podobała się ta zmiana, ponieważ samopoczucie jest bardzo ważne i powinniśmy o nie dbać oraz im więcej ciekawszych lekcji, tym więcej materiału będziemy przyswajać w ciekawszy sposób. Warto też kłaść nacisk na kontakt z rówieśnikami i pracę w grupach. Zależy nam na uwadze nauczycieli, ale takiej prawdziwej uwadze, dodatkowych wyjaśnieniach, na przykład czegoś nie rozumiemy. Dzięki pracy w grupach polepszają się też nasze kontakty międzyludzkie. Dziękuję bardzo. Coś czuję, że zaraz dopytam o te prace w grupach, ale najpierw poproszę Adama o refleksję. Bardzo proszę, Adaś. Największą zmianą w szkole była aranżacja nowej sali. Zrobiono nowe ławki, pufy, pomalowano ściany. Na jednej z nich umieszczono duży tablet graficzny. Zmianą na lekcjach było włączenie do edukacji większej ilości prac w grupach i projektów międzyprzedmiotowych, takich jak podchody matematyczno-geograficzno-biologiczne. Mogliśmy także skupić się na rozwiązywaniu problemów, a nie tylko na zapamiętywaniu treści. Zdaniem naszej klasy w to warto kłaść nacisk. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, z pewnością wyłowili Państwo powtarzające się określenia, powtarzające się docenienie pracy w grupach. Ja teraz, kochani, chciałam Was dopytać, jak to było? Czy Wy zawsze lubiliście pracować w grupach? Czy może się coś zmieniło? Jak to było? Kto chciałby teraz odpowiedzieć, to może podnieść łapkę albo po prostu włączyć mikrofon. Czy zawsze lubiliście te prace w grupach? Czy coś się zmieniło? Bo mówimy o zmianach. Dlaczego ta praca w grupach jest taka dla Was inspirująca? Dlaczego właśnie o niej mówicie jako najlepszej zmianie w metodach pracy? U nas kiedyś się pojawiła praca w grupach, ale teraz jak weszła tak jakby ważniejszą, jest ważniejszą rzeczą teraz, to rzeczywiście pomaga nam się uczyć, jest jak przyjemniej, a także polepszamy relacje z naszymi przyjaciółmi z klasy. A jak myślisz, Piotrze, co takiego się stało, że ta praca jest bardziej efektywna? Co pomogło w udoskonaleniu tej pracy? Bo mówisz, że lepiej, że zacieśniają się relacje. Jak myślisz? Nie każdy był tak dobry jak w samodzielnej pracy i nie potrafił tak dobrze wykonać niektórych czynności, więc tak jakby uzupełnialiśmy siebie nawzajem. Dzięki. W moim przypadku było tak, że byłam bardzo osobą nieśmiałą
Nie lubiłam pracować w grupach, ponieważ się bałam, bałam się odzywać. I mimo, że lubiłam jakby dawać coś od siebie, to się po prostu tego bałam. A w tym momencie, dzięki temu, że nasza klasa też się bardzo otworzyła, możemy swobodnie rozmawiać i każdy mówi, jakie ma pomysły, czuję się też w tym pewniej i bardziej mi się to podoba. Natomiast mnie praca w grupach bardzo dużo nauczyła, a przede wszystkim współpracy. Byłam osobą, która zawsze wolała sama pracować i dzięki temu bardzo się otworzyłam. Dziękuję. To jest cudowne, co mówicie, dziewczynki, bo to jest takie bardzo autentyczne, że wolałyście same, że miałyście pewne obawy, a teraz praca w grupach nie tylko wykorzystuje wasze zasoby, tak, bo mówicie, że wiedziałyście, znałyście odpowiedź, ale jakoś tremowałyście się, żeby się tym podzielić. Zobaczcie, gdzie doszłyście. Jesteście prelegentkami na ogólnopolskim webinarium. Wielkie gratulacje. I być może to, że najpierw wypowiadałyście się na forum klasy, pomogło w tym, że dzisiaj jesteście takie swobodne i tak pięknie do nas wszystkich mówicie. Jaśminko, a jak było u ciebie? Czy ta praca w grupach była rzeczywiście taką twoją ulubioną formą? Bo mówisz, że teraz atmosfera, że jest pięknie. Czy tak było zawsze? W moim przypadku, jako że ja lubię pracować w grupie, zawsze mi to sprawiało przyjemność, to według mnie dalej kontynuowanie tego jest przyjemnością. I założyłam, że w klasie też to wywiera jakieś dobre rzeczy nowe. Bo w klasie też zaczynamy bardziej kontaktować się z innymi osobami, które były zamknięte w sobie i mniej pracowały. Dzięki, dziękuję bardzo. A jak z klasą w Kamienicy? Tu mamy troszkę inną liczebność klasy, jest was 10, ale wiem, że też bywało różnie, tak? Bo miałam akurat przyjemność poznania całej waszej klasy. Jak to się zmieniło? Czy się zmieniło? Też mówicie, że praca w grupach. Jak to wygląda teraz? Moja klasa była niezgodna strasznie, nie umiała ze sobą pracować. Ale teraz, jak częściej pracujemy w grupach, jest o wiele lepiej, umiemy ze sobą normalnie rozmawiać. Po prostu lubimy już ze sobą po prostu współpracować. Dziękuję bardzo. A jak w Lublinie? Halo, halo Lublin. Jeśli chodzi o moją klasę, to wydaje mi się, że cała klasa zawsze lubiła pracować w grupach i kiedy liczebność tych prac się powiększyła, to na pewno byliśmy pozytywnie zaskoczeni. I tyle. Jasne, dziękuję bardzo, bo lubiliście i tylko liczebność wzrosła, jak to mówisz. Dziewczynki, wy jeszcze powiedziałyście, Madzia i Zuzia, o tym, że pojawia się więcej pracy projektowej. Jestem przekonana, że słuchający, oglądający nas nauczyciele chcieliby też usłyszeć o takich inspiracjach, chcieliby usłyszeć, jakiego rodzaju projekty u was się pojawiły, co was najbardziej zachwyciło w tych projektach, albo zainteresowało, albo wzbudziło waszą ciekawość poznawczą? Najczęściej projekty, które wykonujemy, to są projekty, które polegają na łączeniu przedmiotów. Na przykład był projekt połączony geografia i historia. Teraz mamy projekt interdyscyplinarny, z którym bardzo dużo się przedmiotów łączy, ponieważ mieliśmy matematykę, fizykę, geografię i nawet biologię. Więc jest bardzo dużo projektów, bardzo dużo przedmiotów, które sprawiają, że możemy też zobaczyć, co my lubimy i jakby poszerzać swoją wiedzę, co uważam za bardzo fajny pomysł i fajne rozwiązanie. Aż tyle przedmiotów. A co było celem tego projektu? Z czym on był związany? Jaki był główny cel, gdybyście zechciały powiedzieć, bo mnie to też bardzo, bardzo interesuje. Tworzymy swoją własną wycieczkę rowerową. Musieliśmy ostatnio zaznaczyć trasę, powiedzieć, gdzie chcemy pojechać, jakie zabytki zobaczyć i dlaczego. To nas też uczy właśnie uzasadniać zdanie i jakby rozplanowywać sobie wszystko organizacji. To też jest bardzo fajne, bo ja jestem osobą, która uwielbia organizować i lubię być zorganizowana i właśnie tym się zajmować. I ta wycieczka jest planowana tylko tak wirtualnie, czy ona ma szansę się realnie odbyć?
Ma szansę, ponieważ w naszej szkole pracują nad tym projektem aż 3 klasy. Każda klasa jest podzielona na grupę i z każdej klasy zostanie wyłoniona jedna grupa, która zrobi to najlepiej i wtedy zostanie taka wycieczka zorganizowana. I o wszystkim decydujecie wy, uczniowie, tak? Tak. Tak. Co robi nauczyciel w takim razie? Gdzie jest miejsce nauczyciela w tym wszystkim? Pomaga nam. Często mamy różne wątpliwości. To jest oczywiste, że nie zawsze wiemy, jak to zrobić. Więc nauczyciele przy każdym projekcie nas jakby wchodzą do każdej grupy i nam pytają się, czy wszystko w porządku, doradzają nam. Ostatnio mieliśmy jakiś problem i nam pani pomogła i wiedzieliśmy, jak to dobrze zrobić. Dziękuję bardzo. A czy w innych szkołach, klasach też pojawiły się jakieś takie działania interdyscyplinarne, o których chcielibyście powiedzieć? U mnie na przykład się pojawiły i mieliśmy połączoną chemię z biologią, a także z językiem polskim i bardzo dużo nam to dało. Ja na przykład, kiedy z kolegami robiłem ten projekt, wykonywałem go, to połączyłem nasze więzi, połączyliśmy, a także utrwaliliśmy wiedzę z tych przedmiotów. A co konkretnie robiliście, Piotrze? Bo połączenie jest dosyć niespotykane, prawda? Takie przedmioty uważane czy nazywane ścisłymi łączą się nagle z językiem polskim. Co było celem tego projektu? Celem było przedstawienie, jak na młodzież ma się odżywiać w tych trudnych czasach koronawirusa, a także na przykład o wykonywaniu ćwiczeń i też się pojawiło w tym slajd o WF-ie. A czym zdradzisz nam, jak się odżywiać? Może jako już troszkę starsza młodzież też skorzystamy? Dużo owoców, warzyw, a także było minimum 2000 kalorii dziennie. Pewnie to już nie pasuje do ilości starszych osób, ale to było dla nas, dla młodzieży. Jasne. Okej, dziękuję bardzo. Dzięki, że się tym podzieliłeś. Adasiu, ty też mówiłeś o połączeniu kilku przedmiotów. Czy mógłbyś coś bliżej powiedzieć na ten temat? Na jednej lekcji mieliśmy połączenie fizyki i chemii i mieliśmy za zadanie przejść taki escape room w internecie, gdzie przez zadania odkrywaliśmy różne numery i wpisując na przykład z jednej karty pracy 3 numery, uzyskiwaliśmy kod do następnej karty. Jeśli był niepoprawny, to musieliśmy zrobić jeszcze raz zadanie, bo wtedy okazywało się, że jednak zrobiliśmy je źle, a kiedy dobrze, to dostawaliśmy kod do następnej karty i tych kart było kilka i kto zrobił pierwszy te karty i dobrze, to dostawał najlepszą ocenę i byliśmy podzieleni wtedy na grupy. Dziękuję bardzo. Czy któraś z osób jeszcze chciałaby powiedzieć o takich zadaniach interdyscyplinarnych? U nas w szkole też się pojawiły takie lekcje, gdzie mieliśmy łączoną historię z językiem polskim. Biologię mieliśmy połączoną z matematyką i dawało nam to taki fakt, że uczyliśmy się lepiej, wydawało nam się to prostsze i właśnie tak było. I też właśnie na tych lekcjach łączonych było dużo pracy w grupach i mogliśmy ze sobą współpracować. A jaka była wasza pierwsza reakcja, jak na lekcji biologii nagle pojawił się pan z matematyki albo na odwrót, na matematyce pani z biologii? Byliśmy bardzo zdziwieni, myśleliśmy, że nam pozmieniali lekcje. Jasne, okej. Okay. A potem się okazało, że to celowe. Jaśminko, a jak u ciebie? Bo okazało się, że tutaj wszyscy twoi koledzy podzielili się taką refleksją. Czy u was też już były zadania interdyscyplinarne? Były i na przykład mieliśmy połączoną biologię z plastyką, na której oprócz tego, że uczyliśmy się na temat, no, na temat biologii oraz rysowaliśmy nogę. Okej. Okay. I okazało się, że można połączyć te dwa elementy. A na fizyce jeszcze jedno. I na fizyce robiliśmy też, pisaliśmy referat na temat energii. I akurat nasza klasa ani razu nie pisała jeszcze referatu. I było to też takie wyzwanie, bo nikt nie wiedział, jak to zrobić. Ale jako, że robiliśmy to w parach albo w grupach trzyosobowych, to się nauczyliśmy. Super, czyli wspieraliście się na każdym etapie tej pracy. Moi drodzy, zanim przejdziemy do kolejnego elementu, ja jeszcze chciałam o tę atmosferę zapytać, ale pojawiają się do nas pytania na czacie. Tu jest takie pytanie, czy po takim czasie nauki zdalnej nie jesteście znużeni pracą w grupach?
Moim zdaniem nie. Ja po dyskusji z moimi rówieśnikami nie byliśmy w ogóle znużeni. Jest to sama przyjemność dla nas. Według mnie podobnie, bo projekty zmieniają się i nie są takie same. Mamy co projekt coś nowego, także wszystko jest ciekawe. Okej. Czy jeszcze ktoś? O, dziewczynki? Według mnie praca w grupach naprawdę pomaga w lekcji, ponieważ gdy każdy osobno pracuje, mało osób bardzo się odzywa i jest tak naprawdę cisza na lekcji. A gdy pracujemy w grupach, rozmawiamy między sobą i jesteśmy bardziej otwarci. Czyli raczej byliście znużeni tą ciszą niż pracą w grupach, tak? Tak. Okay. Dobra. Kochani, jeszcze tutaj jest takie pytanie. Czy fakt, że mogliście sami mieć wpływ na strefę wyciszenia, pufy, wzbudził w Was jeszcze większą chęć do działania? Takie pytanie. Kto zechce odpowiedzieć? Czy to, że znaczy, możecie... mogę to zinterpretować trochę inaczej, ponieważ kiedy mieliśmy takie coś, że byliśmy tylko w jednej sali i przerwę mogliśmy spędzić w sali, to było też na pewno fajne, bo wśród z kolegami mogliśmy na przerwach na przykład grać w karty, a na takiej zwykłej przerwie, no to w mojej szkole jest taki harmider i często nie da się pogadać, bo jest po prostu strasznie głośno, więc można powiedzieć, że tak. Czyli to wyciszenie, które było grą, powodowało, że potem mieliście więcej energii na następnej lekcji, tak? Dobrze rozumiem? Tak, bo spędzaliśmy czas w jednej sali, mogliśmy też wyjść, ale po prostu było takie wyciszenie i na pewno mogliśmy się bardziej skupić. Dziękuję bardzo. Czyli to wyciszenie w klasie. A mamy tutaj osoby, które mówiły, że powstały takie strefy relaksu poza klasą. Czy to wpływa, jak rozumiem, to jest to pytanie, czy to wpływa na zwiększenie Waszej energii potem na lekcji? Czy wręcz przeciwnie? Czy chcielibyście spędzać na tym relaksie więcej czasu? No to może my powiemy. Proszę. Jeżeli teraz mamy na korytarzu kanapy, to na przerwie każdy może sobie na niej usiąść, odpocząć. Można pograć w karty, w szachy, odrobić zadanie domowe. Jest naprawdę przyjemnie. Jest dużo ciszej na przerwie. Nie biegamy po korytarzach już. Kanapy są tak ustawione w bezpieczny sposób, aby było dużo miejsca. Jest naprawdę przyjemnie. Korytarz nabrał wiele kolorów i jest to bardzo fajna forma relaksu. A nie walczycie o hamaki? Hamaki też są bardzo fajnym rozwiązaniem, ale większość takich małych uczniów je zajmuje. Okej. Okay. A wy jako świadomi siódmoklasiści im na to pozwalacie, tak? No, tak. Dobra, to cudownie. Dobrze, i jeszcze tutaj widzimy jeszcze jedno pytanie. Czy pracowaliście innymi metodami niż praca w grupie? Tutaj jest takie pytanie. U mnie nie wydaje mi się, że pracowaliśmy, ale było to na tyle zróżnicowane, że sprawiało nam tylko samą przyjemność. Okej. Tutaj jeszcze jest pytanie do tego konkretnego przykładu. Jeszcze raz wejdę na to. Jaki był cel połączenia lekcji biologii i matematyki? Co robiliście na tej lekcji? Jaki był cel tego zadania interdyscyplinarnego? To było u Emilki i Julci. Tak, to było u nas. To było tak, że kiedy pan z matematyki przyszedł na lekcję biologii, omawialiśmy wskaźnik masy ciała BMI, obliczaliśmy razem i pan z matematyki pomógł nam to obliczyć. Było bardzo przyjemnie, bo było nawiązanie do matematyki, do obliczania, jak i do biologii. Dziękuję. Wiem też, że potem było takie konsylium lekarskie, prawda? Kiedy analizowaliście wyniki badań, więc tutaj też te dwie dziedziny się połączyły. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam, kochani, za to, że tak sprawnie odpowiadacie na pytania. Sprawdzę, czy jeszcze jakieś się tutaj po...
Aha, tu jest pytanie o kanapy. Jak dużo jest tych kanap? Czy zmieści się jedna klasa, czy kilka? Ja myślę, że to już zależy od szkoły i od liczebności. Chyba, że ktoś z Was chciałby tu odpowiedzieć na to pytanie o kanapy. U nas ogólnie na korytarzu są 4 kanapy. Dużo osób się zmieści, ale jeszcze dodatkowo są w niektórych klasach. O właśnie, super. Dziękuję bardzo. Kochani, powiedzieliśmy o tym wszystkim. Aha, jeszcze zapowiadałam, że chcę dopytać o atmosferę. Jaśminko, ty mówiłaś o tym, że teraz nauczyciele częściej dbają o wasze samopoczucie, tak? Padło takie stwierdzenie. Czy zechciałabyś nam przybliżyć, jak to się dzieje? Po czym poznajesz, że nauczyciel bardziej dba o twoje samopoczucie? No, było to raczej tak, że na początku lekcji często nauczyciele pytają, jak tam u nas, czy wszystko dobrze, jak tam nasze samopoczucie, czy czujemy, czy mamy dobry humor, czy nie. Takie podstawowe pytania, które może brzmią podstawowo i tak normalnie, ale czasami człowiekowi potrafią polepszyć humor i przynajmniej może się ktoś wygadać, jak coś mu leży na sercu. Super, zobaczcie, takie proste sposoby, a czasami tak trudno na nie wpaść. Dziękuję Wam serdecznie. Moi drodzy, powiedzieliśmy o zmianach na lepsze. A może jest tak, że nie wszystko, co nowe, zawsze jest dobre. Czyli ta kolejna sekwencja pytań, odpowiedzi dotyczyłaby tego, co Waszym zdaniem należałoby zmienić albo z czego można zrezygnować. Jak do tego podejdziecie? I może Madzia z Zuzią by rozpoczęły, dziewczynki? Kiedy pracowałyśmy w grupach, najczęściej pojawiała się odpowiedź, że nic. Że wszystkim się wszystko podoba. Ale to zależy bardzo od każdej osoby. Bo niektórzy powiedzą, że na przykład praca w grupach, bo są nieśmiali i się boją pracować w grupach. A niektórzy, ponieważ to bardzo lubią, będą mówić, że to im się bardzo podoba. Jest kwestia bardzo indywidualna, ale jednak najczęściej pojawiała się odpowiedź, że wszystko się nam podoba. Dziękuję bardzo. A jakie były odpowiedzi u Piotra? Po rozmowie z moimi rówieśnikami dowiedziałem się, że wszystko im się podoba teoretycznie i jest bardzo dobrze to zrealizowane, a także nie mamy żadnych problemów z taką nauką. Dziękuję bardzo. Teoretycznie wszystko się podoba. Mam nadzieję, że praktycznie też tak jest, a jeżeli nie, to tak będzie. A jak u Jaśminy? Na ten moment według naszej klasy większość zakresu, który jest nam przyswajany, jest w pełni przydatny i nie ma potrzeby z czegokolwiek rezygnować. Dziękuję bardzo. Adam, a co twoja grupa na to? Jak przeprowadzałeś wywiad? W mojej szkole wszystkie zmiany wprowadzone w projekcie zostały odebrane pozytywnie, lecz od moich rówieśników z innej szkoły dowiedziałem się, że usunęli u nich dzwonki. Z tej decyzji by zrezygnowali. Podobają im się te dzwonki i mówili mi, że dla nich to jest taka tradycja. Czyli nie chcą rezygnować z tradycji dzwonków. Pierwszy dzwonek, dzwonek na przerwę. Być może warto do tego wrócić, skoro uczniowie uznali, że ta innowacja niekoniecznie jest dla nich zmianą na lepsze. Dziękuję bardzo, Adasiu. A Emilko i Julko, jak u Was? Moja klasa nie chciałaby z niczego zrezygnować, ponieważ wszystko, co proponują nasi nauczyciele, bardzo się nam podoba. Po analizie rozmów z koleżankami i kolegami z projektu dowiedzieliśmy się, że chcieliby zrezygnować z pracy samodzielnej, woleliby więcej pracować w grupach na lekcjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ja pamiętam, jak weszłam do klasy właśnie w kamienicy i usłyszałam od jednego z uczniów, że chciałby się wypisać z tego projektu. Wtedy myślę, że wynikało to jeszcze z takiego przeświadczenia, że projekt to tylko dodatkowe obowiązki. Ciekawe, jak teraz odpowiada na to pytanie. Czy rozmawialiście z tym uczniem, o którym myślę? Teraz już reaguje bardzo pozytywnie. Okej. Okay. Już mówię, że chciałby zostać. Już by chciał zostać, już na zawsze w tym projekcie. Okej. Okay. Kochani, i znowu seria pytań, które się tutaj pojawiły. Jakiej rady udzielilibyście nauczycielowi, którego uczniowie niechętnie włączają na lekcjach kamery?
Co nauczyciel może zrobić w takiej sytuacji? Jak zachęcić uczniów? Czy macie jakiś pomysł? To może my zaczniemy? Proszę bardzo. Może, żeby zachęcić ucznia do włączenia kamerki. W sumie nie mam tak nic na myśli, ale może dobrym rozwiązaniem byłoby zacząć rozmowę z uczniem, jak mu mija dzień, jak się czuje, czy wszystko jest dobrze, jak tam samopoczucie i takie podobne pytania. Myślę, że to by zmotywowało ucznia i uczeń stałby się bardziej odważny. Czyli takie pytania otwierające, motywujące, niekoniecznie związane z daną lekcją, ale w ogóle z życiem i z samopoczuciem. Może to jest rada, proszę Państwa. Czy jeszcze jakieś pomysły? O, widzę, że dziewczynki z Łodzi. U nas nie jest obowiązkowe włączenie kamerek, ale kiedy, moim zdaniem, kiedy nauczyciel sam pierwszy włączy kamerkę i zacznie do nas mówić, jakby nawiązywać jeszcze bardziej z nami kontakt, właśnie pytać się o nasze samopoczucie, to my chętnie włączymy kamerki. U nas chyba dwa razy była taka sytuacja, że po prostu sami włączyliśmy kamerki i zaczęliśmy z panią rozmawiać i rozwiązywać na przykład jakieś zadanie, ale też rozmawiać i to było bardziej jak w szkole i takie fajne, ale właśnie włączenie kamerki przez nauczyciela zachęca. Nie, że uczeń najpierw to musi zrobić, tylko nauczyciel wyjdzie z tą inicjatywą. Czyli przykład idzie z góry, tak? Tak możemy to podsumować. Dziękuję bardzo. Kochani, tych pytań pojawia się mnóstwo, a my mamy jeszcze tylko parę minut na naszą rozmowę, na nasz panel. Ja jeszcze przeczytam kilka tych pytań. Może takie pytanie. Jak sądzicie, co z tego, czego uczycie się teraz w projekcie, przyda się Wam w Waszej przyszłej pracy zawodowej? Tu jest w nawiasie ciekawe, jaką pracę chcecie wykonywać, czyli zobaczcie, Państwo słuchają nas z bardzo dużą ciekawością i jako ludzie też ich zaciekawiliście, więc jak myślicie, co z tego, co w projekcie przyda Wam się w pracy zawodowej? Daś? Mogę powiedzieć, tak? Jasne. Wydaje mi się, że w pracy grupach, jeśli jest się liderem, to może właśnie nauczyć takich umiejętności prowadzenia grupą i organizowania wszystkich członków i na przykład dawania różnych części tego projektu danym osobom, bo na przykład wie się, że dana osoba lubi jakąś, jak to powiedzieć, na przykład lubi część tego projektu, dlatego przypisuję tą część tej osobie. Czyli ty będziesz, Adasiu, doskonałym liderem, tak? Dyrektorem. Moim zdaniem praca w grupach jakby rozwija, tak jak kiedyś w przyszłości, załóżmy, tak jak powiedział Adam, że jak będzie się liderem, to będzie można, będzie można potrafić jakby zarządzać ludźmi, kiedy będzie się na przykład właścicielem jakiejś wielkiej firmy, albo współpracować z innymi ludźmi podczas pracy. To też może właśnie bardzo pomóc nam. Jasne, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, sami liderzy, bardzo proszę. Przyszli właściciele wielkich korporacji. Dziewczynki, jak u Was? My uważamy, że informacje oraz umiejętności zdobyte podczas nauki przydadzą nam się w dalszym życiu oraz w zawodach, które będziemy wykonywali. Praca w grupach jest teraz bardzo ważna, ponieważ w większej ilości prac jakby pracuje się razem, rozmawia się, trzeba często sobie pomagać i dzięki temu, że teraz się nauczymy to robić i będziemy mieli też odwagę, bo nie, teraz się właśnie nauczymy rozmawiać między sobą i zabierać głos, to nam w przyszłości pomoże w takiej pracy w grupach. Jasne, dziękuję serdecznie. Kochani, te pytania na czacie również widzicie i zapewniamy Państwa, że
Po webinarium jeszcze spotkamy się na chwilkę z grupą młodzieżową i postaramy się odpowiedzieć na te pytania, a odpowiedzi prześlemy razem z nagraniem tego webinaru. A przed nami ostatni punkt, kochani, który też pojawił się w pytaniach właśnie, czyli takie spojrzenie w przyszłość. Zrobiliśmy stop klatkę, zastanowiliśmy się, co nam daje pozytywną energię, jakie są zmiany pozytywne, co chcielibyście zachować, z czego być może zrezygnować. Natomiast teraz chciałabym Was prosić o to, byście zarekomendowali Waszym rówieśnikom rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych. Dlaczego taka prośba? Po pierwsze, jak wiecie doskonale, jesteście wybrańcami 20 szkół z całej Polski. Pilotaż, awangarda edukacji. I teraz jedno, dwa, trzy zdania, hasło, które promuje udział w projekcie, a co za tym idzie, promuje rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych. Piotruś, możesz zacząć? Tak. Ja bym polecił moim rówieśnikom rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych poprzez takie hasła jak spełnianie marzeń, a także odkrywanie nowych dróg. Dzięki, dziękuję bardzo. Jaśmina? Kompetencje proinnowacyjne to umiejętności i podstawy, których niezależnie od posiadanej wiedzy i wykonywanego zawodu młodzi ludzie będą potrzebowali w przyszłości. Dziękuję serdecznie. Adaś? Jeśli chodzi o rekomendacje rozwijania kompetencji proinnowacyjnych, wymyśliliśmy krótkie hasło. Rozwijanie własnych kompetencji daje Ci dużo inteligencji. Szkoła dla innowatora to szkoła przyszłości. Proszę bardzo. Emilka, Julka. Drogie koleżanki i koledzy, rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych pomoże w dalszej edukacji. Będziecie wytrwali, pomysłowi, odważni. Nie będziecie się bali podejmować ryzyka. Będziecie potrafili pracować w grupach, a to bardzo przyda się w dalszym życiu. My jako klasa polecilibyśmy Wam rozwinięcie kompetencji proinnowacyjnych bardzo pozytywnie. Powiedzielibyśmy Wam, żebyście się nie bali zmian, bo te zmiany wpływają na życie bardzo pozytywnie. Dziękuję bardzo. Madzia i Zuzia, jakie jest Wasze zdanie? Podczas pracy w grupach wymyśliliśmy hasło, które brzmi: żeby innowatorem być, musisz odważnym być. Bardzo ważne jest także, aby być otwartym oraz wspierać się nawzajem. Super, kochani, dziękuję bardzo. Dziękuję Wam właśnie za ową ciekawość, otwartość, odwagę. Współpraca z Wami to była dla mnie ogromna przyjemność i wielka przygoda. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy się w takim gronie albo szerszym. Na razie serdecznie Wam dziękuję za dziś, za ogrom przygotowań, za wszystkie ankiety, pytania, które zadaliście swoim kolegom, za przeanalizowanie tego i przygotowanie dzisiejszego wystąpienia. Jestem z Was po prostu dumna. Dziękuję Wam serdecznie. Jesteście cudownymi liderami. Dziękuję. Ja też ze swojej strony bardzo, bardzo Wam dziękuję. To była ożywiona dyskusja na czacie. Pewnie z Was częściowo widzieliście. Dużo pytań padało również na Facebooku. Na część odpowiedzieliście. Było na przykład pytanie, czy uczylibyście się, gdyby nie było ocen. To jest pytanie. Czy jakbyście nie mieli stopni, to nadal byście się uczyli. Ciekawa jestem Waszych odpowiedzi. Mam nadzieję, że trema opadła, że jesteście zadowoleni. Naprawdę było bardzo, bardzo ciekawie. Dzięki Agnieszko wielkie za poprowadzenie, a Wam bardzo dziękuję, że się zgodziliście i włożyliście w to dużo, dużo pracy i też reprezentowaliście nie tylko siebie, ale także kolegów, koleżanki z klasy i też z tych szkół, które dzisiaj też nie mogło być, no bo liczba osób, które mogły wystąpić, była ograniczona. Także brawo, macie tutaj wyrazy wsparcia i na Facebooku, i na Zoomie. Ja bardzo dziękuję, to było strasznie, strasznie ciekawe. A teraz zaprosiłabym do drugiej części, czyli tutaj prośba do Was jest teraz o wyłączenie kamerek i wyłączenie mikrofonów. Żegnamy bardzo serdecznie. Tutaj dalej podziękowania na czacie. Prosiłabym Pana Profesora o włączenie kamerki, włączenie mikrofonu i rozpoczęcie swojej części wystąpienia.
Będzie poświęcone ono uczeniu się uczniów, będzie takim bardziej teoretycznym podkładem tego, co mówili uczniowie. O, już jest z nami pan profesor. Dzień dobry, witam serdecznie. Też już Państwo możecie widzieć. Prosimy o zadawanie pytań na czacie. Ja na koniec postaram się je panu profesorowi zadać. Co, zostawiam pana profesora, czy... Tak, i zostawiam, oddaję panu profesorowi głos. Zacząłbym od zdefiniowania samego procesu uczenia się. Przy okazji zwracam uwagę na to, że to jest definicja zbudowana przez profesora Maruszewskiego 40 lat temu. Ja wtedy zrobiłem sobie do tej definicji rysunek. I nie mam problemu, żeby rano, wieczór, we dnie, w nocy to odtworzyć. Także przy okazji zachęcałbym, zawsze mówię to do młodzieży, żeby próbować sobie schematyzować czy rysować definicję. To jest bardzo ważne, aby zapisywać w dwóch językach, w dwóch kodach, słownym i obrazowym. Tutaj zwykle opowiadam o tym, że wyobraź sobie, jesteś ponad 2500 lat temu w Atenach, siedzisz sobie w amfiteatrze i czekasz na przewidywanie przyszłości przez jedną z kapłanek. Przy okazji cieszysz się na to, że coś zjesz, bo wyprowadzają cielca, którego zabijają, mięso smażą, a w jego wnętrzności wkładają do złotej misy kapłanka złotą różdżką czy złotym narzędziem jakimś. No, grzebie w tych wnętrznościach i przewiduje przyszłość. I ty siedzisz koło swojej koleżanki, kolegi, i zwracasz się do niej, do niego. Czy ty myślisz, że ona naprawdę tam widzi przyszłość Aten w tych flakach? A koleżanka ci odpowiada, no jak to nie? I rodzina od pokoleń jest wśród kapłanek i zawsze nam się dotąd powodziło i przeważnie przewidziała sukcesy. No właśnie. I ta historia napisana przez Kierana Egana z Kanady, no jest znamienna dla zmiany szkoły. To jest podstawowa trudność, że my uważamy, że kiedyś tak było i nie ma przeszkód, żeby nie było podobnie. Zmienił się system szkolny. Nie ma już gimnazjów, nie ma powrotu do przeszłości. I to, co nas czeka, to, co jest zresztą chyba podstawową, jednak bym powiedział, podstawową psychiczną potrzebą człowieka, to jest zmiana, dążenie do zmiany sytuacji, w jakiej się znalazł. Tu mamy, przewidywanie. Pani profesor Margaret Mead, która mówi o trzech kulturach: postfiguratywnej, kofiguratywnej i prefiguratywnej. W pierwszej, postfiguratywnej, dzieci uczą się od rodziców, druga jest o wzajemnej nauce, trzecia, że rodzice uczą się od dzieci. I to mamy do czynienia obecnie. My się dużo uczymy od młodszych ludzi i wydaje mi się, że to jest jakby pierwsza zasada współczesnej edukacji. Nauczyciele mogą i powinni uczyć się też od uczniów. To może być to, że ich pasje często przekraczają nasze pasje w jakichś obszarach wąskich, czasami szerszych, że ich umiejętności cyfrowe przekraczają
nasze umiejętności cyfrowej i my od nich możemy się uczyć. I nie ma w tym nic złego. O tym pisze Margaret Mead. To jest właśnie ta zmiana pokoleniowa. Wnuczek, to jest piękne zdjęcie, to jest z takiego zbioru obrazków Dream Team. Tam można sobie za niewielkie pieniądze taki obrazek kupić. No piękny obrazek, on pokazuje tę zmianę pokoleniową. Zobacz, czego uczy, z czego uczy się wnuczek. Przykład, zakładamy, że to jest dziadek, a z czego czyta i uczy się dziadek. Myślę, że dzisiaj chciałbym powiedzieć, ale myślę, że ten projekt też był o tym właśnie, jak nie nudzić się w klasie, jak być aktywnym. Dzisiaj naczelne cele szkoły dzisiaj to ku wolności i korzystania z niej. Wolność to nie swawola. Wolność to są jednak pewne pęta. Wolność to jednak jest coś, co nas zobowiązuje bardziej niż nam daje. Tak? Że wolność nie znaczy swawola, wolność nie znaczy, że mam wszędzie z tego po prostu korzystać. Z wolności trzeba umieć korzystać. Druga sprawa to jest nowy etos pracy, zwłaszcza po tej pandemii. Praca na nowo staje się wartością. Praca na nowo staje się dziedziną, gdzie trzeba pracować nad nowym etosem pracy. I ja myślę, że wy, że tutaj te głosy uczniów mówiły właśnie o tym nowym etosie pracy w szkole, o współpracy. Tej współpracy w wielu szkołach jednak chyba nie ma. I wreszcie trzeci cel to panowanie nad cyfryzacją. Tu nie będę wam streszczał tych książek, ale to, co nas czeka, to jest właśnie, żeby opanować cyfryzację. Przestrzega nas tutaj Szoszana Zubow przed takiemu bezwiednemu, bezwolnemu poddawaniu się cyfryzacji. To zbierana jest, na pewno Państwo słyszeliście o Big Data, zbierane są dane o wszystkich, którzy są aktywni w telefonii komórkowej, którzy są aktywni w komputerze. To zbiera się te dane, tam wypisujesz nazwisko, imię, ulica, telefon i tak dalej. To wszystko jest gromadzone i nawet jest tak, że na dobrą sprawę nie wiadomo po co. Nie wiadomo po co, na wszelki wypadek. Tutaj Szoszana Zubow mówi o integracji władzy i wiedzy. Tak? Że ludzie, którzy mają władzę, chcą mieć wiedzę o tych społecznościach, którymi zarządzają, nad którymi chcieliby zapanować. Dalej jest kolejny cel szkoły, to wyobraźnia i myślenie. I myślę, że jak ja słuchałem waszych wypowiedzi, znaczy słyszałem wypowiedzi uczniów, uczestników tego projektu, że dość często pojawiało się właśnie myślenie i odwoływanie się, może nie bezpośrednie, ale właśnie do wyobraźni. Że ta metoda projektów uwalnia cię z okowów, tak, zakuwania. Uwalnia cię od konieczności bezwzględnego zapamiętywania. Chociaż to zapamiętywanie trzeba sobie jednak zapamiętać, bo musisz mieć o czym myśleć. Tak? Także to nie jest tak, że możesz się w ogóle uczyć myślenia, w ogóle nie. Zawsze się myśli o czym. Podobnie jest, to też pobrzękiwało w wypowiedziach uczniów, że nie ma innowacyjności w ogóle. Jest innowacyjność w określonych obszarach, bo tam jest potrzebna wyobraźnia, tam jest potrzebne myślenie krytyczne. I wreszcie, no to źle, błąd jest piąty cel. Myślę, że to jest najbardziej zaniechany czy zapomniany cel, mianowicie edukacja jako dostrzeganie zdolności uczniów. Tak, dostrzeganie zdolności uczniów, żeby umożliwiać uczniom, co już wiedzą, co potrafią. I znowu, ja myślę, że w kontekście wypowiedzi uczniów nie mówię tu nic nowego, bo oni powiedzieli o tym, że praca w projekcie dawała im olbrzymią szansę, aby pokazać, co już potrafią, co wiedzą. No na przykład zobacz, integracja przedmiotowa czy międzyprzedmiotowa. To jest niezwykle, niezwykle ważna sprawa, a wam, mówię tutaj do uczniów, to się szczególnie podobało. Także to dostrzeganie zdolności uczniów, zresztą
edukacja. Duko znaczy prowadzić, eduko wyprowadzać. Jakość życia człowieka, tak? I teraz nauczania szkolnego, bogactwo przeżyć, poziom świadomości, poziom aktywności, twórczość, współuczestnictwo w życiu społecznym. To wszystko, kochani, o czym mówił nasz rodak Tadeusz Tomaszowski, żyjący już 30 ponad lat, psycholog, no o tym właśnie on mówił. To są te kryteria jakości życia i wyście o tym też niejednokrotnie mówili, mówię do panelistów, do uczniów, o tych właśnie pięciu kryteriach jakości życia. Tutaj pan profesor Amerykanin Jerome Bruner mówi, że uczenie się to dialog między tym, co publiczne, a tym, co prywatne. To jest wychodzenie poza moją wiedzę potoczną. I teraz przechodzę do kompetencji, którą rozumiem jako zdolność do umotywowanego działania, adekwatnego do sytuacji i posiadanej wiedzy. U nas mamy problem w Polsce, nie tylko w Polsce, w Unii Europejskiej też, że mówimy o wielu różnych kompetencjach i my ich nie organizujemy od tej ogólniejszej do bardziej szczegółowej. Po prostu dodajemy kompetencje do kompetencji. Bardzo często kompetencje są identyfikowane czy utożsamiane z umiejętnościami. Tak po prostu nie jest. Kompetencja jednak byłaby to, nie mówię tu o takim sensie prawnym, że kompetentny do czegoś, że ma uprawnienia, żeby to robić. Nie, tu chodzi o to, o pewne zdolności, o zdolność do, jak mówiłem, jak tu jest napisane, umotywowanego działania do sytuacji adekwatnego i posiadanej wiedzy. Także i teraz na bazie tak ogólnie pojętej kompetencji można budować inne kompetencje, tak? Tu mamy no, taką górę lodową, bym powiedział. I zobaczcie, że to, co widać, jeżeli idzie o kompetencje, to widać umiejętności, tak? To jest widoczne. No ale wiedza już mniej, tak? Ale możesz się pokazać swoją wiedzę poprzez to, co mówisz i jak mówisz. Dalej, własna tożsamość, charakterystyka osobowościowa i wreszcie motywy. To wszystko jest ukryte. To jest wszystko bazą twojej kompetencji. A więc własna tożsamość, postawy, wartości, obraz samego siebie, tak? I wreszcie motywy. Trzeba nam też pamiętać, proszę Państwa, że my zajmujemy się, trudno jest zdefiniować kompetencje, bo w mózgu nie znajdziesz kompetencji. Tak? My to są wszystko artefakty, takie kategorie, których się domyślamy. To nie jest tak, że one są gdzieś tam w mózgu widoczne. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog. Bender. Otóż on mówi, że już niebawem na skutek operowania rezonansem magnetycznym będziemy mogli wskazać określone obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za określone kategorie, określone pojęcia, które my budujemy. I pozostaną tylko te pojęcia, które będą miały jakąś reprezentację w mózgu. I tu muszę wam powiedzieć, że on przewiduje, że niebawem niektóre kategorie psychologiczne po prostu przestaną istnieć. One nie istnieją, my je budujemy. Zobacz, jak moglibyśmy się kłócić o kompetencje, o postawy. A tak naprawdę my tylko wnioskujemy o kompetencjach i postawach na podstawie zewnętrznych zachowań. Jeżeli idzie o edukację, tam wspomniałem wyżej, to tutaj mam wsparcie ze strony Alberta Einsteina, którego mądrości nikt jak dotąd nie podważa. I jego zdaniem wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Tak? Wiedza pokazuje nam, co jest, a wyobraźnia pokazuje, co będzie albo co może być. Tak?
Tutaj też wspomniała prowadząca ten dialog, czy ten panel pani o krytycznym myśleniu. I to jest właśnie to, o czym mówili uczniowie. Właśnie gdy podjęli temat integracji przedmiotowej, tak, że to jest właśnie to. Im się to podoba. Tak? Rozpatrywanie wielu stron, wielu kontekstów danego obiektu, grupy obiektów, wzajemne uwarunkowania i zależności. To jest właśnie to, co może być poruszające i atrakcyjne w uczeniu się szkolnym. Teraz jeszcze chcę wam powiedzieć kilka zdań o filtrach kształtowania się wiedzy i kompetencji. Otóż zostawiam to specjalnie po angielsku, żeby dać szansę tym, którzy ten język znają, a znają go wszyscy. I tutaj ten pan profesor Anderson mówi, że rozwijają się dowody na to, że reprezentacje doświadczenia w mózgu centralnego, w centralnym układzie nerwowym są aktywne, te, które są aktywne w czasie przyswajania informacji, są aktywne w czasie ich odtwarzania. To by się przekładało na to, że jeżeli ty się uczysz przez zapamiętywanie, to twórcą i innowatorem nie będziesz. Że jedynym sposobem, czy jednym z nielicznych, aby być innowatorem, jest właśnie aktywność. Tutaj kiedyś, nie tak dawno jeszcze, rozdzielano rozum od emocji. Dzisiaj coraz bardziej widać tę współpracę. I o tej współpracy mózgu i emocji też chcę wam coś powiedzieć. Przede wszystkim tego Gage'a chciałem przypomnieć. To wielu z was chyba zna historię. To są lata, budowano w Stanach Zjednoczonych trasę kolejową na wschodzie Stanów. No nie pamiętam, który to był stan. I ten gość był takim majstrem. I on źle załadował dynamit i rura, która miała w skale się rozsadzić, wyleciała i tak nieszczęśliwie, że przeszła mu przez ten obszar, przez mózg. Człowiek przeżył, ale został zniszczony ośrodek, który odpowiedzialny był za jego morale. I od tego czasu, i on stał się, przedtem był dobrym człowiekiem, sprawiedliwym i tak dalej, wszyscy go uwielbiali. Natomiast po tej operacji, gdy wrócił do pracy, po prostu go wyrzucono. Był bardzo agresywny wobec ludzi, był po prostu niedobrym człowiekiem. Życie swoje źle skończył, tu jak widać pokazywał w cyrku tę swoją dziurę, ale od tego czasu zaczęły się badania nad takimi fizycznymi uwarunkowaniami naszej moralności. Wszystko to, co robisz rękami, to, co robisz na zewnątrz, pokazuje się w twojej, odzwierciedla się w twojej głowie, w twoim mózgu. I ten gość, Marcel Just, właśnie zajmuje się tym, jak na przykład operowanie i zajmowanie się śrubokrętem powiększa obszar w mózgu opisany przez woksele, obszar w mózgu, gdzie woksele opisują ten obraz tego śrubokręta. Im więcej się tym zajmowałeś, im większe masz doświadczenie, tym większy obszar jest pokrywany przez obraz tego śrubokręta. I to by świadczyło, mi się wydaje, o tym, on zresztą też o tym mówi, że zajmowanie się rzeczami technicznymi, zajmowanie się aktywowanie naszych rąk i palców, o czym zresztą pisał 100 lat wcześniej rosyjski neurolog, pamiętam to nazwisko, chorobę, Leontiew, tak? On pisał o tym, jak liczenie na palcach jest ważne do nabywania umiejętności liczenia i jak, tu też była mowa o przestrzeni, jak ważne dla odpoczynku jest pozycja ciała i nie tylko dla odpoczynku, ale także dla pracy mózgu ważna jest pozycja ciała, jaką przyjmujesz.
Tutaj Oliver Sacks zmarł kilka lat temu, jego książki są bardzo popularne, 6 jego książek jest przetłumaczonych na język polski. On po prostu, eksperyment na nim zrobiła pani profesor z Yale University i on od 5 roku życia słucha Bacha i okazało się, że właśnie jak Bacha słuchał, to inne obszary w mózgu były aktywne. I to doświadczenie, ten eksperyment na nim no, udowadnia to, że mózg się uczy przez całe życie, że jest ważne, czego ty słuchasz, co ty robisz i tak dalej. Ty masz wpływ na to, jaki ten twój mózg jest. Tu mamy, widzimy, proszę Państwa, jest obrazek, pokazuje nam hipokampus, taki parzysty organ w mózgu. Tu rodzą się nowe neurony. Tu zachodzi neurogeneza, nowe neuronalne komórki się rodzą. I one są włączane w różne obszary kory mózgowej, zależnie od tego, co ty robisz. Jeżeli masz trud, jeżeli masz trudne zadanie, trudna sytuacja, to wtedy określone neurony są przyciągane. Tego nie opisuje nikt dokładnie, jak to się dzieje, ale jest to udokumentowane badaniami rezonansem magnetycznym, że jeżeli ty na przykład używasz bardzo dużo GPS-ów, to te ośrodki w mózgu, które są odpowiedzialne za orientację przestrzenną, są mniej rozwinięte. Natomiast bogatsze są u tych, którzy nie używają GPS-a. Tak więc o tym też powinniśmy pamiętać. Tutaj mamy taką ilustrację, że w mózgu jest okolica czuciowa i okolica ruchowa. Tu właśnie, gdybyśmy mieli słuchawki i założyli, to w tym miejscu mamy tę okolicę czuciową, okolicę ruchową i są reprezentowane wszystkie ludzkie organy. Zobacz, jak są reprezentowane wargi, zobacz, jak jest reprezentowana dłoń. To nasze zajmowanie się określonymi obiektami kształtuje nasz mózg. Tak byśmy wyglądali, gdybyśmy mieli organy tak wielkie, jak są one wrażliwe, ruchliwe, tak? A tak wyglądalibyśmy, gdybyśmy mieli organy tak wielkie, jak one są wrażliwe. Tutaj z kolei mamy eksperyment Amerykanina, który miał dwie grupy studentów, po 30 osób i jedna i druga grupa zajmowała się właśnie robieniem pięściaków. Pięściaki były sprzed 1,5 miliona lat i sprzed około 2 milionów lat temu. I okazało się, że studenci, którzy wykonywali pięściaki młodsze, 1,5 miliona lat, a więc były już tutaj zaostrzone, lepiej się nimi pracowało. One służyły do ścinania tłuszczu, zbierania tłuszczu ze skór, ale także do robienia dzid. I tutaj mamy starsze pięściaki, te nie miały tak zaostrzonych końcówek. I teraz zobaczcie, co się okazało, że gdy wprowadzili mózgi tych studentów do rezonansu magnetycznego, to się okazało, że inne ośrodki w jednym i drugim wypadku były aktywne, czyli nasze dłonie tak kształtują nasz mózg. I tutaj kolejny filtr, przez który przechodzi, który no, zmienia czy modyfikuje nasze uczenie się, to jest prawo Jerkesa-Dodsona. Tak? Pierwsze i drugie. Pierwsze mówi o tym, że zobacz, że tu mamy niskie napięcie emocjonalne i wraz z tym napięciem emocjonalnym rośnie sprawność wykonywania zadania, performance, tak? Tak, rośnie sprawność, ale do pewnego stopnia tylko. Tak? Później im wyższe napięcie emocjonalne, tym ta sprawność wykonanego zadania maleje. I ja myślę sobie, że tak bym ja wyjaśniał, wiecie, dlaczego wam się podobała metoda projektów. Dlatego, że tam jest współpraca i ty nie obawiasz się, intuicyjnie się nie obawiasz, że czegoś po prostu nie zrobisz, bo
I stąd to twoje napięcie emocjonalne jest nieco mniejsze i może jest no, bliskie temu optymalnemu, że wtedy bardzo dobrze funkcjonujesz, bo możesz liczyć na pomoc innych. Tak? Także no, jest to bardzo ważne i to by było dobrze, gdyby państwo zainteresowani sobie poczytali pierwsze i drugie prawo Jerkesa Dodsona. Pierwsze dotyczy zadań trudniejszych, drugie zadań łatwiejszych. Nasz rodak, Julian Rotter, opracował miejsce, taką prawidłowość jak miejsce poczucia kontroli. I on powiedział, że to szkoła kształtuje to miejsce poczucia kontroli, a więc, że ty uważasz, że to, co ty osiągasz, jest zależne od ciebie bardziej niż od czynników zewnętrznych. Od tego, że miałeś podgórkę do szkoły, że siedziałeś z nieznośnym kolegą, że nie lubiła cię pani i tak dalej. Także w tej kontroli zewnętrznej jednostka wierzy, że jej zachowania są kierowane przez czynniki zewnętrzne. Wewnętrzna kontrola jednostka wierzy, że jest zachowana, kierowana przez jego osobiste decyzje i wyniki wysiłki wewnętrzne. Mało jest badań w Polsce na ten temat, ale warto sobie by było tam zajrzeć i zobaczyć, jak na przykład tak zwani zdolni uczniowie, gdzie lokują swoje miejsce kontroli. Czy bardziej na zewnątrz, czy bardziej do wewnątrz. Ważne byłoby, tak wam podpowiem, że jednak chyba więcej osiągniesz, gdy koncentrujesz, gdy uważasz, że od ciebie więcej zależy niż od czynników zewnętrznych. Myślę, że to, iż bardziej sądzisz, że twoja kariera zależy od czynników wewnętrznych, jest zależne od nauczyciela, czy on jest gadatliwy, czy też nie. Jeżeli ty masz nauczyciela, który wszystko wie, który znajdzie na każde pytanie odpowiedź, który rozlewa swoją wiedzę wiadrami, no to nie jest człowiek, który będzie cię motywował do wysiłku. Naprawdę nie. Podobnie podręcznik nie motywuje do wysiłku. Także to wyciszony nauczyciel, on, który mówi mniej, tak, który uczy więcej i lepiej. Także tutaj jest taki eksperyment, nie wiem, czy to, dlaczego współpracujemy? Nie ma. Otóż jest taki eksperyment, który polegał na tym, iż były dobierane dwie osoby do pary i pracowały nad jakimś projektem plastycznym. Jedna z nich była stała, zmieniała się druga osoba i ta stała osoba to był artysta plastyk, i on albo udawał w pracy z drugą osobą, losowo dobraną, że jest artystą naprawdę w tej dziedzinie, albo, przepraszam, udawał, że nie jest artystą, a w innej z kolei parze pokazywał, że on umie wszystko, że on jest specjalistą. I wyobraźcie sobie, że gdy te produkty pracy tej pary były oceniane przez specjalistów, to bardzo często statystycznie więcej projektów było ocenianych jako bardzo dobrze. To były te, które były oceniane jako bardzo dobre, czy najlepsze. To były te projekty, w których tenże artysta ukrywał, że jest artystą. Czyli ja myślę, że to jest jeszcze dodatkowa taka kompetencja nauczyciela, czy rola, żeby nie udawać, nie pokazywać uczniom, ja wiem wszystko. Tak? Jest taka piękna książeczka, dlaczego współpracujemy. O tym też mówi Wygockiego, Strefa Najbliższego Rozwoju, że czasami wystarczy drugi człowiek, drugi uczeń, który nam podpowiada i który powoduje, że więcej się nauczymy. Tak? Także to jest taki poziom wykonania wspieranego, to, co jest jednostka zdolna wykonać z pomocą, z delikatną podpowiedzią. Uczenie się w parach przed wojną było w Polsce popularne, obecnie jest mało popularne. Natomiast to jest też to, o czym mówiłem przed chwilą, co dwie głowy to nie jedna. O, tu mamy tekst, który o tym eksperymencie opowiada. Znamy wszyscy tę rzeźbę, tak? Myślicie Rodera i tutaj no, znamy jednostkowo, tak? Nie wiemy skąd to pochodzi, a pochodzi to stąd właśnie, że ten myśliciel,
on jest u bram piekieł, tak? Jakby myślenie, tak? Ma hamować, tak? Wejście do piekła. Tak się tylko domyślamy. Ja osobiście się tego domyślam. Tak? Wypowiedzi samego Rodena nie znamy, ale tutaj występuje myśliciel na tle ludzi, którzy już są prawie w piekle, już są wpychani do piekła, a on tu stoi na straży, czyli jego myślenie stoi na straży właśnie, aby nie wpuścić, tak? Nie, tak? Zamknąć bramy piekieł przed tymi, którzy myślą. Bardzo popularne jest obecnie wiązanie ręki i mózgu, tak? Że twoje ręce kształtują twój mózg. I źle by się stało, gdybyśmy wyrzucili pisanie odręczne, gdy wyrzucamy pisanie odręczne. Niedobrze, że zaniechaliśmy takie zajęcia jak technika i tak dalej, i tak dalej. Ręce, nasze dłonie są dla nas bardzo, bardzo ważne. Tu przypomina mi się książka Marksa. Nie wiem, czy mogę to teraz upowszechniać, to jest niepopularne, ale on napisał książkę o roli pracy w procesie uczłowieczenia małpy. I właściwie to, co on tam pisał, w postaci ogólników, tak? Tam nie było żadnych dowodów rzeczowych. Rzeczowych było tylko uzasadnienie odwołujące się do ewolucji. Tam znajdujemy takie wskazanie o znaczeniu ręki, wytwarzania narzędzi. Przypomnijcie sobie te pięściaki, tak? Dla kształtowania mózgu. Aktywność internetowa, króciuteńko. Zobacz, tutaj Jacek Santorski chyba napisał najpiękniejsze zdanie pedagogiczne. Kochajmy młodzież z bezgraniczną miłością i z miłością stawiajmy im granice. Dzisiaj Santorski, myślę, powiedziałby o tym, że to dotyczy też naszej aktywności internetowej. To dotyczy też tego jednego z największych celów edukacji szkolnej, mianowicie opanowanie tej cyfryzacji, opanowanie czy współpraca ze sztuczną inteligencją. Tu mamy badania Smola nad tym, że zobaczcie, mamy takich ludzi, którzy mają bogate doświadczenie w internecie, znaczy inaczej, inne obszary w mózgu się tutaj zapalają w badaniach rezonansowych niż przy czytaniu tekstu, niż przy internetu, tak? Tutaj robiłem badania nad tym właśnie, jak czyta młodzież gimnazjalna, w jaki sposób czyta młodzież gimnazjalna, która ma małe doświadczenie w szperaniu, w surfowaniu w internecie. Czytamy liniowo, zobacz, tak? Sakady to są sakady, są takie bardzo skromne, czytamy liniowo. I teraz zobacz, jak wygląda rysunek u osób, które czytają, które dużo przebywają w internecie. Popatrz, ile jest tych sakat. I oni właściwie szukają informacji. I ja myślę, że oni już nie będą czytać nadniemnym. To już przeszło. Tak? Ci jeszcze tak, ci przeczytają nadniemnym te opisy przyrody, ci już nie. Tutaj mam książkę, która obnaża mity dotyczące edukacji. Jest ona za tym, że fakty są konieczne. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela nie są zawsze pasywne. To nie jest tak, że XXI wiek zmienia fundamentalnie wszystko. Projekty i aktywność uczniów są najlepszymi sposobami uczenia się. Także że to są właśnie często mity, że już teraz nie będziemy musieli się uczyć nic na pamięć, bo wszystko jest w internecie. Otóż nie. Tulwing mówi o trzech pamięciach. Epizodyczna, zdarzenia związane z osobistym odniesieniem. Tak? Pamięć semantyczna, to jest wiedza o faktach. Jest dość duża. Natomiast to jest ważne dla nas, tak? Przepraszam. To jest dla nas ważne. Ta pamięć epizodyczna, zdarzenia związane z osobistym odniesieniem. Także tutaj do tego my, nauczyciele, powinniśmy nawiązywać jak najwięcej. I do tego nawiązuje metoda projektów. Zobacz, ile tam jest takich pytań, zagadek,
trudności, które ty musisz sam jako uczeń, tak, wygrzebać ze swojej pamięci. Właśnie skąd? Z pamięci epizodycznej. Wiedza szkolna, a wiedza czynna. Tak? Pisze o tym Douglas Barnes w książce Nauczyciele i uczniowie od komunikowania do kształcenia. Książka mało znana w Polsce, Douglas Barnes. Tak? I teraz wiedza szkolna najczęściej to jest przedstawiana przez kogoś innego. Wystarczy do odpowiedzi na pytania, ale to ciągle nie jest nasza wiedza. Nieużywana w sytuacjach codziennych jest zapominana. I tu znowu fantastyczne były te wasze ilustracje. Mam na myśli uczniów panelistów, gdzie mówili o tym, jakie znaczenie dla nich ma metoda projektu. No to było rewelacyjne, że trafiali w punkt, tak? Też nawet pojawiało się, prawie takie samo zdanie się pojawiało, że wystarcza odpowiedzieć na pytania, ale to jest ciągle, nie ma głębszego znaczenia. I wiedza czynna, o której pisze też Douglas Barnes. Gorąco książkę polecam. Tutaj są pewne teorie podejścia do wiedzy, tym nie będziemy się za bardzo zajmować. Natomiast tu mamy trzy światy. Taki był filozof Austriak Karl Popper, wiesz, no mi się wydaje genialny. On mówi o pierwszym królestwie wiedzy, w tym się obracamy. Energia, fizyka, chemia. I na podstawie tych naszych relacji bezpośrednich budujemy osobistą wiedzę. Tak? I tu mamy dopiero trzeci świat, czyli ta wiedza zapisana w książkach, w literaturze, w słownikach i tak dalej. I zobacz, mi się wydaje, że problemem szkoły jest to, że pomija się, wiesz, to poznawcze systemy, czy wiedza potoczna, krótko mówiąc, osobista wiedza, to jest pomijane. My nie pytamy, mało pytamy uczniów o tym, co oni już wiedzą, jak sobie budowali wiedzę, bo przecież oni się poparzyli, gdy mieli 3 latka na przykład, tak? Wodą dotkną gdzieś tam pieca i tak dalej. I to wszystko buduje jego wiedzę o świecie. Wiedzę potoczną, zaklętą w niezbyt konkretnie zapisanych zdaniach. Tak? Tu mamy pojęcia potoczne i pojęcia naukowe. Różnią się tym, że pojęcia potoczne wyjaśniają więcej. One więcej obejmują, są rozlazłe. Tak? Obszar dopuszczalnej transformacji. Uczeń zdolny, czy uczeń dobry, może lepiej, wyjaśnia wszystko i zdolnego, i cichego, i posłusznego, i tak dalej. Natomiast takie kategorie jak uczeń dobry, no rozbite na pojęcia naukowe, by musiało być na 10-7 różnych kategorii, co utrudnia poruszanie się w tej wiedzy. Tutaj mamy przykład, słuchaj, uniwersytetów 3 w Stanach i 3 w Chinach. Tak? I badano u Chińczyków wiedzę z mechaniki i wiedzę z elektryczności i magnetyzmu. Ta czerwony wykres, czerwona linia, to są uczniowie chińscy, niebieska uczniowie amerykańscy, zwłaszcza w elektryczności i magnetyzmie, zdecydowanie większą wiedzą operowali studenci pierwszego roku z tych uniwersytetów chińskich. Gdy przyjrzano się teraz, w jakich szkołach ci uczniowie byli, to oczywiście, jak się uczyli, to oczywiście, ja byłem w Chinach i obserwowałem takie lekcje, i że oczywiście wiele uczyli się na pamięć i byli świetni w zapamiętywaniu. Amerykanie chodzili do szkół, gdzie mniejszą wagę przywiązywano do zapamiętywania faktów, że mniej wymagano definicji. Panie profesorze, ja tylko daję znać, tak jak się umówiliśmy, że jeszcze zostało gdzieś około 10-15 minut do końca. Dobrze, dziękuję. I teraz pokazują, że te wyniki badań pokazują, że dla twojego rozumu, i teraz o jednym nie powiedziałem, rozumowanie naukowe. I teraz zbadano te dwie grupy, z tych 6 uniwersytetów, te 6 grup, tak, i zobacz, czy się okazało, że rozumowanie naukowe jest zbliżone do siebie. Że ci wiedzieli więcej z magnetyzmu,
więcej z mechaniki, ja mam na myśli Chińczyków, natomiast ich rozumowanie naukowe, tak, było po prostu na tym samym poziomie. I to by znaczyło, że to nie jest tak, że im więcej wiesz, tym więcej umiesz. Chyba tak nie jest. To jest z kolei pan, który mówił o tym, że zawsze musimy zacząć od jakiejś idei, tak? Od surowego pojęcia, które ma zorganizować nam, ma nam podpowiedzieć, co jest dla nas, czy co będzie w tym wykładzie ważne. Wreszcie metoda projektów opinii uczniów, no zdecydowanie, tak? Zobacz, tu mamy, że no marginalne są uwagi krytyczne wobec tej metody. Także to jest to waszego byłego szefa poradni, tak, pana doktora Strzemiecznego. To są moje badania, jakie robiłem nad tysiącem uczniów liceów, którzy wypowiadali się, w jaki sposób jest realizowane, są te przedmioty ścisłe. I zobacz, tu mamy, czy uczniowie mają wpływ na materiał nauczania i sposoby realizacji. No minimalny mają, tu jest, tak? 8%, 8-9%, tak? Czas poświęcony na dany temat, metody, sposób sprawdzania wiedzy, określanie celów, tak? Wybór tematu, tak? No jeszcze to jest największy procent. Natomiast później mamy już coraz mniejszy procent, jeżeli idzie o sposób realizacji. I teraz w edukacji ważne jest to, czy większą uwagę przywiązujemy do efektów, czy też do samego procesu. Myślę, że tam, gdzie jest ocenianie wyników, osiągnięć uczniów, tam, kochani, jest nacisk na efekt, a nie na sam proces. Tak? I stąd ja myślę, my nauczyciele, ja też jako nauczyciel akademicki, też mi jest łatwiej sprawdzić efekty niż zbadać sam proces. Jak uczniowie czy studenci organizowali sobie to nauczanie, że zdecydowana większość 1193 przywiązuje wagę do, no, nie przywiązuje wagi do procesu, tak? Natomiast najważniejsze, no, było tutaj, że 531 osób zwracało uwagę na to, że efekt jest ważniejszy niż sam proces. No i stosowanie metody projektów tu mamy, tak, że okazjonalnie 433, tak, nie stosuje i często stosuje tylko stosowało 168 nauczycieli z tego tysiąca. Tutaj znalazłem, proszę Państwa, fantastyczną sentencję. To jest książka do kupienia, 2018 rok, świetna, ale tutaj jest ważniejsze, o wiele ważniejsze jest to zdanie. Zobacz, że największym wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, nie jest ignorancja, ale iluzja wiedzy. Ja, kurczę, się obawiam, wiecie, że często my na niektórych przedmiotach, także na moich może, mamy iluzję wiedzy, a to nie jest wiedza użyteczna, o której wiedza sprawcza, wiedza naukowa osobista, przemyślana, wiedza skuteczna, o której pisze Douglas Barnes. To roli planowania, tutaj z kolei dotyczy to też metody projektów, myślę, bo zobacz, ten pan profesor Bolesław Zając w latach międzywojennych na początku wyjechał do Stanów Zjednoczonych z rodzicami jako chłopiec i tam zrobił karierę jako psycholog społeczny. I on w swoich badaniach, tak, no, stwierdził, że jeżeli grupa wiedziała, że będzie musiała kogoś innego uczyć i mają zapamiętać i starać się zrozumieć to, co mówią ci, którzy daną osobę znają, bo o to chodziło, żeby opowiedzieć później innej grupie,
to ci lepiej zrozumieli i zapamiętali niż ci, którym powiedziano, że tu będzie ktoś, kto opowie wam o tej osobie, ale się nie martwcie, bo przyjdzie ktoś, kto wam wyjaśni to, czego byście nie rozumieli. Czyli ta druga grupa mniej zrozumiała i mniej zapamiętała. Czyli dla mnie, też dlatego dla mnie te badania Zająca potwierdzają, te badania Zająca potwierdzają właśnie wagę metody projektów. Tu z kolei mamy dwóch uczonych, Jean Lève i Etienne Wenger, którzy mówią o wspólnocie praktyków. I myślę sobie, moją ideą, ale też to pobrzękuje, słuchaj, tam też była w tym panelu rozmowa o roli nauczyciela. To pobrzękuje właśnie też, ja nie sądzę, że ci uczniowie znają tę teorię wspólnoty praktyków czy podzielanej praktyki, ale tego dotykali właśnie, że nauczyciela rola jest inna, a uczniowie i nauczyciele stanowią właściwie członków tej samej grupy ludzi, którzy robią to samo, oni się uczą, bo nawet przecież my nauczyciele od nich się też uczymy. No tutaj, tu z kolei mamy jakby, no to są moje zdjęcia i zobaczcie zatroskanie tej pani. Ona pracuje z chłopakiem, no nie widać tutaj miny jego, o jest, zobacz. Zobacz, jaką on ma minę. Ten dzieciak, to było 20 parę lat temu i mogę to powiedzieć, po raz pierwszy był na wakacjach jeden dzień. Po raz pierwszy, słuchaj, on ma 6 lat i nigdy nie był na wakacjach. Tak, nigdy nie był na wakacjach. I tutaj były zajęcia indywidualne i widzimy to zatroskanie i nauczycielki, i tego chłopaka. Tu mamy obraz, tak, autora nie pamiętam. Też widać podobne zatroskanie jak u tej kobiety, u tej nauczycielki. Tu mamy dziecko, które, no zobacz, jaką on ma buzię zainteresowaną. Zobacz tutaj tę dziewczynkę też, tak? Także, no, dzieciaki przychodzą zainteresowane do szkoły. Do przedszkola, ale do szkoły naprawdę. I jak wiele badań mówi, nie tylko polskie, także zagraniczne, angielskojęzyczne, brytyjskie, holenderskie, amerykańskie, że młodzież traci tę ciekawość poznawczą. No bo wszystko jest. Jest jeden podręcznik, tak? Nauczyciel, który wszystko wie, podręcznik, gdzie jest wszystko napisane, to nie sprzyja. To nie sprzyja. Niektórzy nawet, taki jest The End of Education, napisał książkę, no nieważne. Pedagog i uczony napisał, że podręczniki są złem edukacji. Tak, że podręczniki są złe dla edukacji. Że to jest upadły na anioł. I na koniec już zupełnie chciałem powiedzieć, jeszcze wspomnieć o strategii kształcenia wyprzedzającego, który powstał w moim zakładzie, gdzie są 4 etapy, gdzie właśnie jest próba wykorzystania posiadanej wiedzy przez uczniów. Bo jak pamiętają Państwo, wspominałem Wam o Karolu Popperze, tak, i jego trzech królestwach wiedzy i mówił o tej wiedzy potocznej, wiedzy zaklętej w tych pojęciach o bardzo szerokich transformacjach dopuszczalnych. No tam jest aktywacja i przede wszystkim na początku prosimy uczniów, aby na przykład napisali o ciśnieniu, nie korzystając z podręczników, a korzystając z rozmów z dziadkami, z kolegami, z rodzicami, a przede wszystkim z własnej głowy. Co to znaczy ciśnienie i gdzie można je zaobserwować. Tak, także do tego bym Państwa też zachęcał do sięgnięcia do tej strategii. Ona jest trochę może skomplikowana, Polacy wszystko komplikują, więc to by trzeba uprościć. Bardzo podobną metoda jest w Stanach Zjednoczonych odwrócona klasa. Oni tam dwóch chemików opracowało taką metodę, w 2005 roku, myśmy to zrobili w 2009, ale przysięgam, nie odpisywaliśmy.
I na koniec już zupełnie, że no, to jest też wielki problem nie tylko polskiej szkoły, że co najmniej 11 uczniów ma zespół przewlekłego zmęczenia. To są brytyjskie badania, 2800 uczniów w wieku 11-16 w trzech różnych szkołach i wyniki tam są opublikowane. Słuchaj, te dzieciaki są naprawdę zmęczone, a 13-16 lat to jest ten wiek, kiedy dziecko uczące się powinno przynajmniej 10 godzin mieć snu. Rozmawiałem z wnuczką, ona nie śpi 10 godzin. Ona nie śpi. I ona nie może pewnych rzeczy w taki sposób bez zmęczenia przygotować. No nie może, ponieważ nie śpi tyle godzin, ile powinna spać. Te 9-10 godzin to jest po prostu konieczność snu. I my tu patrzymy, myślę, na Japończyków, tak? Tam mają, tam dzieciaki idą na 19, idą na juku, tak? Czyli dodatkowe lekcje, które są prawie obowiązkowe. No jest szaleństwo. No ale też mają, czytałem niedawno, jedno z największych liczb samobójstw wśród młodzieży, właśnie Japończycy. Ja bym to wiązał z taką no, permanentnym ciśnieniem, żeby się po prostu uczyć jak najwięcej no, opanować materiału. Tutaj na koniec no, bym trochę promował siebie. To jest moja ostatnia książka, Architektura wiedzy w szkole. Wiele z tego, o czym mówiłem, znajdziecie w drugiej części książki i jest tutaj też książka Strategia kształcenia wyprzedzającego, do której lektury gorąco zachęcam. Tutaj tę strategię mogę spokojnie wysłać jako PDF. Tu też mam PDF, ale myślę, że nie powinienem tego robić, ponieważ no, zobaczę, jak mi się udało dostać zgodę wydawnictwa, to pewnie też bym mógł to przesłać Państwu. To podobno takim zdaniem kończył swoje wykłady Tales z Miletu. To jest mój pogląd na to, jak się rzeczy mają. Spróbujcie to poprawić. Ale to nie było takie powiedzenie, spróbuj tylko myśleć inaczej. Nie, masz tak myśleć, jak ja mówiłem. Nie, to było takie zaproszenie do dyskusji. Spróbuj to poprawić. To jest filozof przyrody. Takich filozofów było nastu albo więcej przed Arystotelesem. Przyszedł Arystoteles, opisał świat, tak? Wszystko to, co jest fizyczne i co jest metafizyczne. I przy okazji metafizyczne, dlatego że u niego te rulony fizyczne były w innym miejscu, na półce gdzieś tam, a za tymi rulonami były te opracowania, te rulony, które nie mówiły o fizyce, o fizyczności świata, tylko o jego duchowości i to nazwał metafizyka, czyli poza fizyką. To jest mój pogląd na to, jak się rzeczy mają, spróbujcie to poprawić. Ja myślę, że to może powinno być zawołanie każdego nauczyciela na początku, bo chyba jednak jest tak, jak tam już to cytowałem, że im mniej mówisz, im mniej uczysz, może być tak, że więcej nauczysz. Że czasami trzeba dać uczniom szansę na dochodzenie samodzielne do przekonań, do wiedzy. A gdybym miał teraz, gdybym zapytany, co jest najważniejsze z tego, co powiedziałem, to bym powiedział, że nawiązywanie do tego, co uczniowie już wiedzą. To jest kluczową sprawą i taką szansę, stwarza właśnie metoda projektu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za przypomnienie. Dziękuję za i też się cieszę z tego, że udało mi się skończyć prawie na czas. Tak, ja też bardzo dziękuję. Idealnie pan profesor skończył, naprawdę lata w prawy. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj jednocześnie... Przeważnie przedłużam. Ale tutaj jakoś udało się tak rzeczywiście... Bo się boję, ze strachu.
Tutaj zarówno na Facebooku, jak i na naszym Zoomie, tak naprawdę w trakcie całego pana profesora wykładu toczyła się trochę takiej refleksji, podsumowywania, znaczy pana poszczególne części wykładu uzupełniali tu nasi uczestnicy, dodając swoje właśnie refleksje, swoje przemyślenia. Bardzo dużo było właśnie pociągnięcia pewnych wątków. Tu też ciekawy był wątek kontroli. Pytanie było takie, zaraz je postaram się dokładnie przytoczyć. Jaki wpływ na nasze funkcjonowanie w pracy zawodowej, tu chodziło o pracę nauczyciela, mają doświadczenia szkolne, które utrwaliły w nas albo poczucie, potrzebę kontroli wewnętrznej albo zewnętrznej? Czy chodziło o to, jak radzić sobie, gdy uświadamiamy sobie, że te doświadczenia nas, osoby dorosłe, które my mamy, są czynnikiem hamującym rozwój uczniów i mają na nich niekorzystny wpływ. To przede wszystkim dotyczyło tej części, w której pan profesor mówił o tym, tej kontroli, tak? O tym, że blokujemy jakoś rozwój dziecka i popełnianie przez nie błędy. Czy tu mógłby coś pan... Tak, dwie rzeczy. Otóż ja myślę, że tu wielu z państwa, wielu nauczycieli potwierdzi to, co powiem, że my mało rozmawiamy o prowadzeniu przez siebie zajęć. Boimy się krytyki. I mnie osobiście zawsze wiązały ręce hospitacje, ten lęk przed kontrolą. I tutaj kontrola powoduje wzrost napięcia emocjonalnego. I teraz to napięcie emocjonalne może być tak duże, że w ogóle emocje ograniczają pole widzenia. Tak? Tak duże, że ja po prostu źle funkcjonuję. I nie chcę powiedzieć, że kontroli nie powinno być w ogóle. Są szkoły, nie ma oceniania. Ale przecież w życiu jesteśmy oceniani później, w dorosłym. O tym już pisał profesor Znaniecki, że szkoła nie może być pod takim balonem, prawda? Że w szkole musi być po prostu społeczeństwo, muszą być te warunki, do których dzieciaki idą. I nie może być tak, że tu nie ma w ogóle oceniania. One kończą szkołę i idą do roboty, no i tam ich oceniają. No i oni są w ogóle do tego nieprzygotowani. Także raczej by rzecz polegała na wypracowaniu odpowiedniej metody oceniania. Mam książkę i to bym, jakby to mógłby być kolejny, jakby, gdybyście chcieli wykład, ocenianie autentyczne, które polega na tym, że wprowadza się ucznia w sytuację, w której on się może znaleźć po szkole. O to tu by szło. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że my nie uczymy dzieci takich powściągów czy samokontroli. Zobacz, spróbuj, mówię do pani, niechby pani spróbowała teraz szybko znaleźć, ile mamy książek w Polsce o samokontroli uczniowskiej. Mam taki świetny tekst, piszemy książkę związaną właśnie z tą pandemią, z nauczaniem zdalnym. I tam jest o samoregulacji, o samoorganizowaniu się. I problemy nauczania zdalnego wynikają też stąd, że dzieci cały czas są pod kontrolą, że my nie dajemy im szansy. No Muszyński o tym mówił 40 lat temu, że musimy dać szansę błądzenia, musimy dać szansę, prawda, działania bez kontroli i później zobaczyć i na to zwracać uwagę. Jeszcze chcę powiedzieć o badaniach na tym marshmallow, o tych, to są takie, jak one się nazywają, słodkie waty. Pianki takie, tak. Pianki, no. To robił Walsh takie badania chyba. Otóż dużo filmów jest na ten temat na YouTubie. Otóż dzieci dostawały dwa, trzy takie cukierki i z dorosłym. I mieli to zjeść razem. No i w pewnym momencie ktoś przychodzi do tego dorosłego i mówi, wzywa pana telefon. I on mówi, wiesz co, to ja teraz wyjdę stąd, a ty spróbuj tu nie jeść. Dam ci jeszcze jedną, czy więcej dostaniesz tych watnych cukierków, prawda? Ja zaraz przyjdę. No i teraz te dzieci cholernie walczyły z tym, żeby nie zjeść tych cukierków, tak? I część z nich jednak się łamała i zjadała, część nie. I później, wie pani, po 5, po 10 i po 15 latach wracano do tych już dorosłych, tak? I okazało się, że ci, którzy potrafili się samokontrolnie, tak? Jakby
powstrzymać od zjedzenia tego cukierka, ci mieli bardziej udane życie społeczne, że udane małżeństwa bardziej statystycznie, bo zbóje były tu i tu, tak? Mniejsza grupa była w więzieniu, czy otarła się tam o policję, czy milicję, o policję. Także mieli lepsze życie. Ci, którzy potrafili się powstrzymać od zjedzenia tych cukierków. Czyli ja myślę, że może by tu nie tyle do kontroli, ile do samokontroli, żebyśmy my uczyli się, czy nabywali takie no, zdolności do rezygnacji z czegoś. Że to nie znaczy, że ty masz że jeżeli masz do czegoś dostęp, to ty powinieneś z tego skorzystać. Nie. To jest też to, o czym mówiłem na początku, kształcenie ku wolności. Wolności od przymuszeń, które są w twoim, w twojej osobowości, w twoim mózgu. Po prostu. Przepraszam, że tyle mówiłem, ale tak mi się to skojarzyło. Tu cały czas jest też ożywiona dyskusja na czacie. Widać, że pana profesora tutaj uważnie wszyscy słuchają. Ja chcę tylko powiedzieć, że to jest też dobry wstęp do webinaru, który będzie pojutrze, o pracy z błędem właśnie, jak to robić w praktyce, więc też od razu serdecznie do tego wykładu zachęcamy, to jest środa 18. Czy jeszcze coś pan profesor chciałby dodać na koniec, bo już jesteśmy trochę po czasie, ale widzę, że nadal jest dużo też podziękowań dla pana profesora i życzeń i podziękowań za świetny wykład, więc myślę, że tutaj nasi uczestnicy... To ja mam prośbę, tak, żebyście mi dali możliwość takiego wykładu rozwijającego trochę te filtry. Mam takie zabawne i ciekawe techniki, które pokazują, że nasza wiedza jednak nie jest obiektywna, że ona jest uwikłana w emocje, że my, no, że trudno powiedzieć, no ja w ogóle jestem przekonany, że nie można oddzielić wiedzy od umiejętności, wiedzy od emocji, że moja wiedza, jeżeli ona jest zdobywana w praktyce, jeżeli ona jest zdobywana przy mojej aktywności, to ona jest funkcjonalna. Ona po prostu jest wiedzą czynną, jak pisze Douglas Barnes. I ja się obawiam, że w wielu szkołach i na uczelniach my zdobywamy iluzję wiedzy, a nie wiedzy. I myślę sobie, że czasami jest czas marnowany. Czasami marnujemy ten czas i zniechęcamy młodzież do wie pani, bo to jest teraz, pani powinna mnie zapytać, a co pan zrobił dotąd? Co pan zrobił, żeby to zmienić? No ja mówię, no zrobiłem strategię kształcenia wyprzedzającego, ale to gdy miałem 67 lat. A co pan robił przedtem? No przedtem opowiadałem w to, co wierzyłem. Bo ja myślę, wie pani, że pedagogiki nie można się nauczyć, pedagogikę trzeba doświadczać. I niektórzy nauczyciele mają tę zdolność, że oni szybko dochodzą do zrozumienia istoty pedagogiki. Inni później, niektórzy w ogóle. Także ja, kiedyś zapytał mnie mój promotor, co ja sądzę o nauczycielu, jak ważny jest ten nauczyciel, ten zawód nauczyciela. I ja mu zacząłem opowiadać, że tu pokolenia przyszłe, też o innowacji nie mówiłem, ale że to powinni być mądrzy ludzie, że kraj zależy od nich i tak dalej. A on mówi, Stasiu, przepraszam, że to powtórzę jego, co powiedział, pieprzysz. Wiesz, dlaczego praca nauczyciela jest ważna i trudna? Bo nauczyciel, nawet gdy wie, że uczeń czegoś nie zrobi, to musi wierzyć, że on to zrobi, bo niezbadana jest natura ludzka. I teraz, gdy patrzę na nauczycieli moich, którzy był dobry, a który mniej dobry, no to myślę, że to są ci, którzy wierzyli w ucznia, którzy wierzyli, że on jest teraz kiepski, ale on może czasem coś zrobić. I stąd wracając do oceniania, to ja myślę, proszę pani, że czasami powinniśmy dać piątkę uczniowi, który na to nie zasłuży. Za to, ale podjął próbę nauczenia się czegoś i powiedzieć, wiesz co, masz 5. Mi kiedyś na obronie magisterskiej, to było kilka lat temu,
Studentka powiedziała, już jako magister, mówi, jeszcze chciałam panu za coś podziękować. Mówi, kiedyś coś tam wymyśliłam w pracy, a pan powiedział, że zaskoczyłam pana i sam by pan tego nie wymyślił. Wie pan, jakiego mi to dało powera, żeby pracę ukończyć? Ta wiara we mnie. I mówi, ja chyba się trochę nawet zmieniłam. Kiedyś na pasterce przyszedł facet do mnie, podszedł i mówi, jestem głęboko panu wdzięczny za to, że pan mnie kiedyś skrytykował. O kurczę. No i kiedyś skrytykowałem za brak znajomości języka. Jego chyba. Bez sensu to było, co powiedziałem. Ale on mówi, od tego czasu się tym przejąłem i dzisiaj jestem tłumaczem z angielskiego. Przetłumaczyłem już 6 książek i za to panu dziękuję. Także ty nie wiesz, na kogo trafisz. Tak? Ty nie wiesz, na kogo trafisz. I czasami też mi się wydaje, że edukacja ma takie działanie entropiczne, czyli rozrzucasz trochę i nigdy nie wiesz, do kogo i na kogo to trafi. Bo obecnie krytykuje się cele w Stanach Zjednoczonych, krytykują. Jeszcze gdy jeździłem do Stanów kilkanaście lat temu, zaczęto krytykować cele te behawioralne, tak? Uczeń potrafi to, to i to. Otóż zdaniem takiej Diany Ravitch, która była gorącym zwolennikiem celów obiektywistycznych, celów bloomowskich i też zwolennikiem prywatnych szkół, obecnie mówi, że ona zmieniła poglądy, zmieniła patrzenie na szkoły prywatne i na cele obiektywistyczne, ale nie dlatego ona zmieniła, że nagle zmieniła, bo to już jej się nie podoba, tylko zmieniły się warunki. I dzisiaj zapisywanie, że uczeń będzie to, 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 a robi, że zrobi to, a to i tak, to jest bez sensu, ponieważ jest za dużo informacji. I ja myślę, że te dzieciaki, one nie lubią takiej sztampy, takiej wyczuwanej przez nich powierzchowności. Ja myślę, że oni tak naprawdę wyczuwają, kim my jesteśmy. Kim my jesteśmy, czy my jesteśmy autentyczni, czy też nie. I nawet, jak ty jesteś niesprawiedliwy, ale on widzi w tobie kogoś, kto dąży do zrozumienia go, no to ja myślę, że on nam to może po prostu ten uczeń wybaczyć. On chce mieć do czynienia z autentycznym człowiekiem, nawet gdyby czasami był niesprawiedliwy. Także ja bym zachęcał do tej autentyczności, do też myślę, słuchaj, że wie pani, ja tam pisałem o kompetencjach i w książce z 1995 roku. Dzisiaj bym już tego tak nie napisał. Tak bym tego nie napisał, bo pedagogikę trzeba doświadczać. I ja myślę, że ja teraz mogę powiedzieć, że wiele rzeczy rozumiem i rozumiem szkołę. Głównie dzięki temu, że jeździłem po Europie i robiłem filmy o szkołach, to mi dało więcej zrozumienia szkoły, niż gdybym pracował w jednej szkole przez 40 lat. Także myślę, że pedagogiki się nie możesz nauczyć. Pedagogikę musisz praktykować własnymi rękami. I chciałbym zakończyć tę moją wypowiedź przydługą zdanie, które mi się niesłychanie podoba i to ja po prostu akceptuję. Zygmunt Bauman, w Polsce niedoceniany, zwłaszcza w Poznaniu, który był poznaniakiem, który wyrządził wiele złego innym ludziom, do czego się przyznał. Otóż o czym mówił, ale on wtedy mówi, nie wycofuje się tak do końca z tych, taki był, on tak to widział. I 2 miesiące przed śmiercią swoją, 2017 roku w wywiadzie dla Wyborczej, zaczął swoją wypowiedź od stwierdzenia, że miłość i moralność to nie są recepty na proste i łatwe życie. Miłość i moralność wymagają od nas rezygnacji czasami z naszych dążeń, z naszych pragnień, z naszych planów. Miłość i moralność po prostu kosztują. I to powinniśmy my wszyscy zrozumieć. To nie jest tak sobie. Dobra, dzięki, przepraszam. Nie, ja bardzo dziękuję. Naprawdę tutaj cały czas jest duże też zainteresowanie tymi tematami, o których pan wspomniał, wykładów. Jest tu, bo tu pan podał, pan profesor, kilka tematów i tu były zawsze, że zgłaszali się chętni do wysłuchania. Też strategię kształcenia wyprzedzającego, tu koleżanka wrzuciła link do tej publikacji na czacie.
więc możecie Państwo do niej sięgnąć. Też jest prośba o ponowne wklejenie linku do zaświadczeń. A ja cóż, no to i tak jest wyjątkowo długi webinar, ale trochę szkoda mi kończyć, ale trochę nie mamy wyboru. Więc ja ale bardzo jakby trzeba, jak mówiłem, nie ma problemu dla mnie. Ja tam te pół godziny mogę mówić z pamięci i bez wielkiego. Tak, ale to jest, tak jak mówię, to co najmniej jest właśnie o tych filtrach, o których Pan mówi, o ocenianiu autentycznym, to były rzeczywiście te rzeczy, które się zgłaszały, osoby od razu chętne do wzięcia udziału w takim spotkaniu. Ale ja muszę już to kończyć, jeżeli to się spotkamy następnym razem, przy następnej okazji. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Panu Profesorowi. Dziękuję, że zgodził się dzisiaj być z nami i przedstawić wykład. Dziękuję również Państwu, zarówno na Facebooku, jak i na platformie Zoom. Mam nadzieję, że niedługo się jeszcze zobaczymy z kolejnymi propozycjami.